Patroni? Podcast Są? Różnymi osobami są to Jadźka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur wyjazdy Kolarskie, Foka i Morszwin, Szymon Jadczak, Marcel Marszałek, Yellow Tapir Films Studio Animacji 2D, Kotek Marszal, Spoiler Master filmowy podcast Michała Oleszczyka, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Łukasz Maciejewski, Marcelina Zawisza, Julia Druszcz, Maciej Kotlęga fotografii, Szymon Eustachy, Event Król Julian copywritingu, Sylwia Trzepizur, Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka Lamus, Mediafan i Guzik z projekt Islandia.pl wyprawy na Islandię, Zofia Zin, Piesek Szuwarek i jego ludzie, Kasper Kopeć, Mietczyński, Paweł Maciejewski, Maciek z krótkiego podcastu o kinie Filmawki, Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Grzegorz Borowski i Marcin Dziedziński z podcastu 'Choć na Słówko. Medytacje na stres i lepszy sen. Justyna Mazur-Kudelska oraz Grzegorz Kycz. Lepszy niż nic. Dziękujemy bardzo. Podcast TEX. Podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, jak myślisz, czy gdybyś trafił w 2003 roku e, do mieszkania Czarka Mończyka, mm -hmm. a, jaką ksywę twoim zdaniem by ci nadał? Nadałby mi ksywę Bartek, dlatego że to jest to słowo, które opisuje mnie w całości i nie da się mnie skojarzyć z jakimkolwiek innym słowem. Proszę słuchaczy o niepróbowanie nadawania mi żadnych pseudonimów. E, tak, a dlaczego pytasz? Dlaczego pytam? <grym w> ja dodam tylko, że ja bym dał ci ksywę, nieruchomy poruszyciel, ale ja nie jestem w branży. Dlaczego pytam, Bartek? Bo dzisiaj porozmawiamy o czymś, o co podpytywaliście w sumie dosyć tłumnie, nawet od jakiegoś czasu. Porozmawiamy o serialu dokumentalnym albo o telenoweli dokumentalnej, bo to jest produkcja, która trochę rozpropagowała to określenie pod tytułem e Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym autorstwa małżeństwa Morawskich Ireny i Jerzego Morawskich to jest rzecz z 2003 roku więc mamy w sumie okrągłą rocznicę premiery dokładnie to będziemy ją mieli we wrześniu ale jest to produkcja sprzed Lat 20. Produkcja bardzo problematyczna, oglądana okiem już dorosłej osoby, która nad czymkolwiek się zastanawia. Taki to będzie odcinek. Tak. E, oczywiście produkcje tego rodzaju powstawały i wcześniej. Na przykład była Kawaleria Powietrzna, którą pewnie kiedyś weźmiemy na warsztat. Tym bardziej, że tak się składa, że mam DVD z całym tym serialem. Ja nie wiem, <laughs> czy on jest dostępny w internecie jakimkolwiek, e, w jakikolwiek tam nielegalny sposób, ale ja mogę legalnie sobie Kawalerię Powietrzną e, zobaczyć. I do tego zakupiłeś to Diminiak. <grym> <Okay. grym> tak. Ja dostałem za darmo swój urzek. To, to jest w sumie ciekawa historia, ale nie na dzisiaj. No, anyway. Um, by, 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 zdarzały się takie, takie produkcje. To, co my dzisiaj kojarzymy z. Z, z, z tym sformułowaniem, może oznaczać te takie polsatowskie produkcje, które są dokumentalizowanymi. No Tymi, te, 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 te. Mokumentary, powinien, powinienem właściwie powiedzieć, tak? Czyli te, te, te wszystkie ukryte prawdy, znaczy ukryte prawdy chyba już nie ma, ale, ale są. Um, i, i jest liczne rodzeństwo tego serialu, które, które pojawiało się na antenie polsatu i też w innych stacjach. Natomiast to, co robili Morawscy, było. I jest dość wyjątkowe, nie jeśli chodzi o format, ale jeśli chodzi o sposób podchodzenia do bohaterów i, i pewne chwyty narracyjne, które, na, na które oni się decydowali. No bo tak, te wszystkie seriale oraz film dokumentalny, który zrobili, czyli Czekając na sobota ale mówiąc o serialach, mam na myśli również czy Serce z Węgla, czy, czy, czy późniejszych chłopaków do wzięcia to były produkcje oparte na osobowościach bardzo mocnych osobowościach, które Morawski którym morowcy z jednej strony się przeglądali biernie i, i pokazywali, jakie tam są ich, y, ich tragiczne, tragiczne mniej lub bardziej losy, a z drugiej strony, czasami. Y, Postanawiali stworzyć scenkę. I dzisiaj na przykład w serialu Chłopaki do Wzięcia mówimy starszemu panu, który nie ma wybranki, a bardzo by chciał ją mieć, żeby zadzwonił do Agencji Towarzyskiej i tam zapytał o żonę, i z tego będzie śmieszny dialog, który potem trafi na YouTube i, i będzie bawił dziatwę. To są rzeczy, które są dość problematyczne dla mnie, dlatego że Morawscy niestety w swojej karierze lubili e, wprowadzać swoich bohaterów w krępujące sytuacje, i często to byli bohaterowie, którzy, jak mi się wydaje, nie do końca zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje wokół nich i w, w jakim kontekście zostaną pokazani w telewizji. E, Ballada o lekkim zabarwieniu eretycznym to jeszcze nie jest taki serial do końca. Trochę jest, ale jeszcze nie tak bardzo jak w tym polsatowskim hicie, który powstał lat później. 9. Tak, tak. No Ballada i wspomniane przez ciebie serce z węgla to jest w ogóle wypadkowa jakiś tam doświadczeń morawskich. To jest tutaj dosyć istotne, no bo Irena Morawska zaczynała jako reportażystka, która zajmowała się właściwie przez całe 90 problematyką transformacji, ludźmi wykluczonymi ekonomicznie. No i zajmowała się tym rzeczywiście z powodzeniem. No, Jerzy Morawski tu się bardziej wprawiał jako scenarzysta filmów fabularnych. Wspominaliśmy oczywiście o tej parze w odcinku na temat filmu Dług, oczywiście. Zapraszamy do sprawdzenia. No i tak, moglibyśmy powiedzieć, no ludzie z jakąś taką wrażliwością społeczną, oni po prostu przekuli to w dalszą twórczość, o której już tutaj napomknęliśmy. I z jednej strony, tak, bo to wszystko, właśnie ta historia telenowel dokumentalnych zaczyna się od serca z węgla. No i to jest taki serial, no właśnie, który się koncentruje wokół gór zamykają się kopalnie, zostają sprywatyzowane górnicy zastanawiają się czy wziąć odprawę, czy nie, co będą w ogóle robić, jest tam dużo po prostu samotności w tym wszystkim, biedy alkoholizmu, jest też Andrzej Bies, który w balladzie się też pojawia jako jeden z bohaterów, no i powiedzielibyśmy no super, no fajnie, że ktoś zwrócił na to uwagę, z drugiej strony ta twórczość Morawskich i to już w balladzie widać, ona ma moim zdaniem jakiś taki troszkę szantażowy charakter, no że z jednej strony z jednej strony nie możemy się przyczepić. Ważne zjawisko, ludzie wykluczeni, więc w końcu ktoś poświęca im uwagę, ale z drugiej strony wtłacza się tych ludzi w rozmaite, bardzo krępujące konteksty. A my nie możemy powiedzieć, że, o Jezus, ale robicie komuś siarę, bo przecież oni robią to dla jakiegoś takiego wyższego celu. I tutaj to doskonale widać. Morawcy mają jednak, znaczy właściwie to mieli, bo Irena Morawska zmarła w ubiegłym roku, duży talent związany z selekcją bohaterów. Tu nawet nie chodzi o to, że o co to za dokument, skoro to przecież jest jakoś tam inscenizowane. Jakby w każdym dokumencie dochodzi do jakiejś, wiesz, selekcji, interpretacji, no sam montaż filmu dokumentalnego to już jest jakaś ingerencja, interpretacja, ale Morawscy mają po prostu wybitny, albo mieli wybitny talent, żeby dobrać bohaterów najbardziej, no właśnie, jaskrawych, wyrazistych i też w tym wszystkim przypałowych i to doskonale... W balladzie widać, bohaterowie w różnych wywiadach wspominali o tym, że oczywiście, że dobierano najbiedniejsze dziewczyny z jakichś takich najbardziej, powiedzmy, wykluczonych, ubogich rodzin, żeby to wszystko było dużo, dużo. No i to się udało. No Ballada, jak wspominaliśmy, już wystartowała w 2003 roku we wrześniu. Wystartowała w Publicznej przed 22 i to będzie dosyć problematyczne, o tym będziemy jeszcze wspominać, bo to taki dosyć pieprzny program można powiedzieć. Tutaj już dzieją się rzeczy w samym intro. To intro się stało właściwie kultowe ze względu na znowu tutaj dobór odpowiednich wypowiedzi. I wszystko się koncentruje wokół trzech agencji artystycznych. Tak? Mówi się o tym co chwilę, że są to agencje artystyczne, tak naprawdę są to agencje powiedzmy castingowe, które dobierają tancerki erotyczne, albo właściwie wojowniczki erotyczne, które potem występują na jakichś takich szemranych często pokazach, albo po prostu w klubach, w dyskotekach, zarówno w większych ośrodkach, jak i po prostu na prowincji tej polskiej prowincjonalnej, tutaj u Morawskich jest w ogóle dużo, w Balladzie e, również. No i mamy takie trzy główne ośrodki, więc może przypomnimy tym z was, którzy że tak aż tak dobrze nie pamiętają, albo którzy y, potrzebują tego, żeby uporządkować im wiedzę, gdzie tutaj to wszystko się koncentruje? No bo mamy przede wszystkim łódź, tak naprawdę. Tutaj łódź jest centralna i geograficznie i jest jakoś najistotniejsza, tak naprawdę, dla ballady. A dlaczego jest najistotniejsza? <laughs> Choćby ze względu na postać czarka Mończyka, który no kradnie show, robi to na rozmaite sposoby, bardzo oczywiście śliskie i szemrane często, ale jednak on jest tutaj postacią centralną. I to jest osoba, no właśnie, no, Dana Żurawska siebie określiła w jednym y, momencie w tym drugim sezonie ballady, mianem Tiny Turner dla ubogich. No to jeśli tak jest, no to Czarek Mończyk jest, no nie wiem, Larym Flintem, wiesz, Polski Powiatowej, coś, coś w tym guście. A Joanna naturalny jest Harley, Polską Harley Queen, ewentualnie trochę, trochę tak. Polską Jolandii z The Antwort, tylko mniej obrzydliwą niż, jako, jako tak. osoba niż Jolanta. Zdecydowanie, tak. zdecydowanie tak. Czarek Mończyk jest w biznesie od dawna. No, dowiadujemy się, że zaczynał właściwie zagierka, więc są to lata 70., zaczynał jako młody człowiek, w momencie premiery ballady ma prawdopodobnie 50 lat. No, i zna ten biznesik bardzo, bardzo dobrze. Znaleźliśmy taki artykuł z telemagazynu, to jest artykuł z 2015 roku i tam Krzysztof Połaski, autor, wspomina o tym, że no, na przełomie lat 80. i 90. Mończyk zorganizował pierwsze wybory Miss Mokrego podkoszulka i doszło wtedy do skandalu, bo jedna z dziewczyn obnażyła piersi, ale oczywiście obyło się bez jakichś tutaj wątków, powiedzmy kryminalnych czy sądowych. W każdym razie jest to gość, który zna temat i gość też przy okazji bardzo wyrazisty taki trochę zły Gracjan Rostocki, no bo jednak gość jest bardzo infantylny też w tym swoim ubiorze, te króciutkie jakieś spodeneczki non-stop, uh. No, i warkoczyki to jest jego znak rozpoznawczy. Nie jest to osoba, która budzi jakieś ogromne zaufanie, powiedzielibyśmy, no ale najwyraźniej z punktu widzenia osób, które z nim współpracowały, było inaczej, no bo tych współpracowników jest w baladzie sporo. Jeśli chodzi o Mończyka, oni się go całkiem mocno trzymają, i on ma właściwie jakąś taką swoją tam świtę, więc no. Jest obdarzony pewną charyzmą, ale jest to bardzo śliska, jakaś taka kiełbasiana i dziwna charyzma. Tak, no Mończyk jest chyba największym dowodem i najbardziej wyrazistym dowodem na to, jak wspaniałą rękę Morawscy mieli do, 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 do dobierania postaci. No oczywiście to jest, to jest gość, który no, już tylko na podstawie tego serialu można dzisiaj i można było w sumie 20 lat temu o nim powiedzieć, że jest absolutnie ohydnym, śliskim typem, który... Mm -hmm. Momentami wręcz, jak, jak, jak przypominałem sobie ten serial teraz, miałem takie wrażenie, że, to jest, że on jest trochę jak taki er, 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 rekin, który gdzieś tam grasuje w jakimś tam prawda, zbiorniku wodnym. Nie, że, że, że jeśli on upatrzy sobie jakąś ofiarę w postaci na przykład 14-letniej dziewczyny, to on będzie krążył wokół niej tak długo, aż a, a, a w końcu, nie wiem, no ta dziewczyna podda się, albo jej otoczenie podda się. Ta metafora idzie w dziwnym kierunku. Tak no, generalnie chodzi o to na przykład, że Czarek Mączek potrafił. Słysząc wyraźne sprzeciw, na przykład, rodziców czy prawnych opiekunów jakiejś dziewczyny, że, słuchaj, no nie przychodź do nas, my nie chcemy naszej gimnazjalistki pchać w walki w Kisielu czy w Makaronie. On potrafił, na przykład, nachodzić te osoby, on potrafił ściągać je do siebie po lekcjach, na przykład, nie? Potrafił wchodzić w bardzo bezczelne dyskusje z rodzicami, którzy nie zgadzali się na to, żeby tam te, te ich dziewczyny brały udział w czymś takim. Przy czym trzeba powiedzieć, że jednocześnie, jest trochę takim kapitalistycznym pasożytem. Nie? To jest gość, który mm. po prostu wykorzystuje to, że Polska w początku lat zerowych była miejscem fatalnym do jakiegokolwiek funkcjonowania. Była, to mówię tu o tej Polsce tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, przy czym oczywiście lata 90. też nie były jakoś specjalnie, jakieś specjalnie urocze. Natomiast te, te, te okolice, właśnie 2002-2003 roku, były czasem, w którym panowała potworne, panowało potworne bezrobocie. No według statystyk gus oficjalnie był taki moment, kiedy, kiedy na bezrobociu zarejestrowanych było, było 3 miliony osób. Nie? No to jest jakiś koszmar, jeśli mówimy tutaj o narodzie, który ma powiedzmy 30 milionów tam, albo 30 parę milionów dorosłych osób, tak, tam, które, które mogą pracować. Więc i Mączyk potrafił przykleić jak taka huba do, do osób, które widział, że potrzebują pomocy. On sam zresztą przyznawał, że e, kiedy robił castingi do, do, do tych swoich występów, potrafił odrzucić ładniejszą dziewczynę, która jest trochę lepiej sytuowana, żeby wziąć taką, która bardziej potrzebuje I on, d, d, tej pomocy. I on to tłumaczył właśnie taką chęcią, wiesz, d, d, empatią własną, tak? Taką chęcią no, pomocy tym, tym dziewczynom, które są z tych biednych, y, y, które, które, które dorastają w biednych środowiskach, żeby może je tam wypchnąć na świat, ale y, tak naprawdę pra, prawdopodobnie chodziło o to, żeby, że takie osoby łatwiej jest trochę od siebie uzależnić. No zdecydowanie tak, on tam uprawia swego rodzaju, przepraszam, że tak to określę, ale hodowlę, można tutaj mówić oczywiście o jakichś prostu groomingowych mechanizmach, ale wokół niego kręci się dużo osób po prostu nieletnich, on sam używa określeń w rodzaju, że to jest taka moja przedszkolandia, on mówi o narybku, z którego coś się kiedyś może urodzić, jeżeli chodzi o tę branżę, no a co to jest za branża? No, Czarek Mończyk jest która określi no, rozmaite jakieś tutaj wizje dotyczące świetlanej przyszłości dziewczyn, które zaprasza do współpracy. Oczywiście pogrywa tym bardzo ostro, jeżeli któraś z dziewczyn po prostu nie chce ubrać się w, takie, w taką, ani nie inną bieliznę, mówi, że jest no, nie, za bardzo odkryta, to Mończyk argumentuje w rodzaju no ale to masz być fotomodelką, to fotomodelka, w ogóle to słowo właśnie agencja artystyczna i fotomodelka, to jest coś, co tam się pojawia m, nagminnie, właściwie żadna z tych dziewczyn nie jest fotomodelką, w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, ale oczywiście to wszystko przyszykrywa. Technicznie modelują do zdjęć, więc jak. Tak się wszystko się zgadza, ale tak, to tylko, nie jest powiedzmy... Tylko, że pozowanie do zdjęć to jest ewentualnie jakiś ułamek tej roboty, tak, bo klucz stanowi tutaj, no, występ w dyskotece, czy to taniec w klatce, jakiś taki czysto striptizowy, czy po prostu e, walki na przykład w makaronie, do tego makaronu jeszcze przejdziemy, o Jezus Maria, to jest, to jest wszystko straszne. Prawdopodobnie jego pomagier, czyli Ryszard, Rysiek, który jest, no, wydaje się nam postacią leciwą i doświadczoną jakoś tam przez życie, chociaż nie znamy szczegółów, prawdopodobnie Rysiek wie, że odwala jakąś fotograficzną robotę. Bo dla Mończyka, jakimś tam argumentem i jakimś tam pewnego rodzaju przynętą jest po prostu obietnica sesji fotograficznej, którą zrobi zawodowy fotograf. No co do tego, jakie kompetencje ma Rysiek, no nie wiemy zbyt wiele. No, zakładamy, że długo już biega z tym aparatem, nie? że to wygląda, wygląda trochę na taką osobę, która tam kurwa wiesz, daggeroty by wymyśliła nie? i on po prostu zna ten temat, ale czy zrobił jakąś większą karierę? Prawdopodobnie nie, bo nie współpracowałby z Mończykiem, ale dobra, skoro jesteśmy przy Mończyku, to może zaprośmy, zaprośmy tutaj do studia, które nie istnieje, zaprośmy naszego pierwszego gościa, który podzielił się z nami takim krótkim wspomnieniem dotyczącym tego, jak wyglądała ta ballada w 2003 oglądana oczami nastolatka, jak odbierał Czarka Mończyka. To oczywiście, spoiler, ulegnie potem zmianie, więc zapraszamy Bolesława Heromerego, polskiego artystę i za chwilę wracamy. No, balladę o lekkim zaburzeniu erotycznym oglądałem Właśnie wtedy, jak leciała w telewizji w 2003 roku z rodzicami w telewizji, bo wtedy mieszkałem ja miałem chyba 15 lat. No i mnie to po prostu śmieszyło wtedy. Nie zdawałem sobie, jako taki młody chłopak, za bardzo sprawy do końca z tego, jakie Czarek Mączyk wyrządzał złotym dziewczynom i ich rodzinom. No i dla mnie stał się osobą kultową, jako taki kultowy oblech. Pierwszy rzeczy Rzeczypospolitej. Te warkoczyki, dwa czy trzy, które mu zwisały z tyłu głowy, tego ta taka typowa polska twarz z takim uśmieszkiem cwaniaczka i przede wszystkim taka twarz pod tytułem y, Wujek Lepkie Rączki, który molestuje y, y, jakieś młode dziewczyny w swojej rodzinie. A taki właśnie był Czarek. No i Czarek na początku właśnie mnie śmieszył. Yy, po prostu był takim no, oblechem debilem z telewizji. Poza tym żyłem wtedy w tych czasach, więc nie patrzyłem na to jakby tak socjologicznie z, z perspektywy i, i z jakimś dystansem, tak jak teraz. Więc no tak, czarek był takim playgroundem jakby takich osobowości telewizyjnych, tak samo jak i ona naturalne. Dwa lata przed, przed emisją w telewizji, był Big Brother jeden, którym też byłem bardzo zaangażowany mentalnie. Więc jakby to był taki gwiazdowy z osób telewizyjnych. Tylko Czarek, jak wiadomo, czarek był najgorszy, no. czarek był złodzik, który wtedy błaknie już zdemonizowany. Jak chłopak w ogóle z to wydawało mi się, że przez telewizję, przez to, co mówiono o łodzi, wydawała mi się jeszcze gorsza, więc ten czarek był taką osobą po prostu z dna piekieł. Wśmieszył mnie wtedy i nie tylko mnie. Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Tymczasem wróćmy do Cezarego Mończyka, czy właściwie Stanisława Mończyka, bo, bo to jest prawdziwy imię czarka. To jest gość, który z jednej strony jest to bardzo niepokojące dla mnie, że 20 lat temu tak wielu widzów, włącznie ze mną, nie potrafiło za bardzo dostrzec w nim tych wszystkich rzeczy, które dostrzegamy mhm. dzisiaj, tak, to znaczy, że prawdopodobnie takie społeczne oko na pewne zachowania było, było tak lekko przymknięte i, i, i no nie dostrzegaliśmy ewidentnych chujowizn, typu tam właśnie, nie wiem, no, bycie ewidentnym drapieżnikiem i, i polowanie na jakieś stu, d, 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 bardzo młode nastolatki, żeby tylko je ściągnąć do, do, do jakiegoś szemlanego biznesu, za które te nastolatki i tak nie dostaną jakichś szczególnych pieniędzy, tak, to momentami w serialu tam, są takie momenty, kiedy albo on nic nie płacił albo płacił jakieś takie kwoty 10, to 10 złotych, złotych zdarzałoby tak, się zapłacić. Za pracę do trzeciej w nocy, tak? Za, za, za fizyczną pracę do trzeciej w nocy, no bo de facto czy taniec, czy, czy walki w kisielu, no to jest ciężka fizyczna praca, więc, więc tak. Dziewczyny zostawały z niczym. A z drugiej strony Czarek momentami, jak się na niego, jak na niego tak patrzysz, nie, no to wydaje mi się, że tam było duże, duże wyparcie jakieś, nie, u, u niego, w sensie, że on nie widział za bardzo e, niczego złego w tym, w tym, co robił. Kiedy namawiał dziewczynę na przykład do skąpszej bielizdy, to mówił, że na no, takie rzeczy się dzisiaj nosi w Unii Europejskiej. E, i, I wiesz, no, to, 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 to jest też swoją drogą temat tego serialu, że to jest Polska przed, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, w związku z czym ta, ta Unia jest odmiana na wszelkie, na wszelkie sposoby. Część matek uczestniczek tych, 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 tych występów, Argumentuje w ten sposób, że no przecież trzeba się uczyć angielskiego, i dobrze by było, gdyby na przykład taki gość jak czarek się na nie przyjrzał, dlatego żeby tutaj pierwsze szlify będą w Polsce, a potem dziewczyny będą mogły wyjechać do Europy gdzieś tam na zachód i będzie, będzie wszystko cudownie. Są też te warkoczyki czarka, które prawdopodobnie sugerują, że że on trochę wierzył w to, że jest artystą, nie? no bo, bo, bo to jest ten artyzm traktowany właśnie jako coś takiego dziwnego, jakiś taki dziwny element, który ekscentryczny element powiedzmy, który przyczepiasz do swojej osobowości, który sprawia, że całe twoje otoczenie postrzega cię troszkę inaczej no i być może rzeczywiście Mączyk patrzył na siebie jak na takiego gościa, który daje szansę dziewczynom, żeby, żeby, żeby zabłysły. Co jest jeszcze bardziej w nim przerażające, jeśli jeśli tak myślał o sobie, a pewnie myślał, no bo Żli you know, ludzie nie, nie myślą o sobie, że są złymi ludźmi z reguły, tak? To nie jest tak, że Czarek Mączyk się budził, ale jestem niegodziwym chujem w ogóle i teraz wykorzystam jakąś czternastolatkę. No chyba nie. No chyba nie, chociaż co do tego wyparcia, wiesz co, wydaje mi się, że on doskonale wie, w jaki sposób formułuje odpowiedzi, to znaczy, on bardzo często nie odpowiada po prostu na pytania i nie reaguje na wątpliwości, bo jest manipulatorem jak cholera. On jest jakimś takim wracając do tych warkoczyków i krótkich jakichś tam porteczek. On jest takim socjopatycznym Piotrusiem. Planem, mam wrażenie, że tak, a tutaj szalone życie, fajnie, tutaj rurka w domu i tak dalej, ale przy okazji ten zmysł taki prywaciarski, biznesowy, no bo ja jestem w biznesie i te dziewczyny to jest mój, no właśnie, to jest mój produkt, to jest mój kapitał, dlatego te wszystkie obietnice dotyczące, no, odwagi, bo fotomodelka przecież musi mieć odwagę, on bardzo często też mówi o tym, że no wiecie, to, to co tutaj robimy w tej mojej agencji, to jest, teatr tańca i mody jeszcze tutaj zaznaczę no wszystko się zgadza dziewczyny tańczą i się przebierają w jakieś rzeczy więc tak teatr tańca i mody że to nie jest dla was jakieś po prostu jakaś taka meta karierowa tylko wy Później idziecie gdzieś wyżej, więc on jeszcze wchodzi w rolę takiego wychowawcy, że tutaj zaczynacie u mnie jakieś pierwsze szlify, no a potem już będzie lepiej, potem być może jakaś zagranica, kariera w Europie Zachodniej. Jeżeli w Europie Zachodniej, to gdzie? W Italii. I to mm -hmm. jest też ciekawe w kontekście jakimś takim, wiesz, społecznym. Włochy są dzisiaj bardzo blisko. Po prostu wsiadasz do samolotu, który kosztuje tyle, co Flixbus i, i tyle, a tutaj te Włochy urastają do jakiegoś takiego. Miana jakiejś takiej, wiesz, ziemi obiecanej. W tym wszystkim oczywiście pomaga mu Ilona, która tutaj jest bardzo istotną postacią. Ona ma około 29 lat w momencie premiery ballady, no i jest jedną z najbardziej, a może najbardziej doświadczoną dziewczyną w jego grupie. To jest osoba, która była już w tej Italii. Dlaczego mówimy o tej Italii? Bo w żadnej innej polskiej produkcji tyle razy nie padło Italia. Tam się nie mówi Włochy. I bardzo kurwa dobrze, bo właściwie w każdym europejskim języku Włochy to jest jakiś wariant od Ital, a my sobie wzięliśmy tych Wołochów i to kurwa kompletnie nie ma sensu, więc Ilona bardzo dobrze tutaj robiła, no ale Ilona była w Italii i prawdopodobnie uda się wysłać kolejne dziewczyny do tej Italii. Ten wątek Ilony jest w ogóle bardzo skomplikowany, no bo tutaj mamy jeszcze relację miłosną z Mończykiem, która no jest tak właśnie podawana czasami wprost, czasami gdzieś między wierszami, ale wiadomo, że ta relacja wygasa, a to ze względu między innymi na to, że Czarek sobie dosyć mocno pozwala, jeżeli chodzi o kontakt Fizyczny z dziewczynami, które no, występują w teatrze tańca i mody, można by się zapytać, czy rzeczywiście w grupie, w której jest tyle kobiet, to chłop musi poprawiać stanik albo po prostu w jakiś sposób modelować piersi dziewczyną 16, 17, 18, 19-letnim? No, oczywiście możemy sobie tutaj jakoś na to odpowiedzieć. Więc ta Ilona jest tutaj jakąś taką gwiazdą tej grupy, ale też postacią w jakiś sposób tragiczną, bo ma mamy jeszcze w tle historię chorej mamy, którą ona się e, opiekuje. No a przy okazji, Ilona z czasem, o czym sobie jeszcze powiemy w tym podcaście, no, no, pokazuje jakieś takie swoje dosyć paskudne oblicze, e, związane właśnie z tym, w jaki sposób podchodzi do kobiet. Czarek Mończyk, więc tutaj, no, nie bez kozery mówimy dosyć szczegółowo o tych bohaterach, bo tutaj jest ich dużo, właściwie głównie bohaterek. Nawet można by powiedzieć, że za dużo, nie? bo na razie wspomnieliśmy, wspomnieliśmy tylko o, o trójce z nich, a, a, a to uniwersum jest znacznie szersze. Również to ludzkie uniwersum, na którym się na razie zatrzymaliśmy. Tak, trzeba powiedzieć, że w zasadzie ten serial mógłby być tylko i wyłącznie Czarek Mończyku. Oczywiście małżeństwa naturalnych, zwłaszcza Joanna Naturalny, to jest. No to, to jest bardzo barwna postać, taka bigger than life character, mówiąc, mówiąc angielska. To jest, to jest, to jest, to jest o, dziewczyna, która y, używa swojego języka, jak zauważyła moja dziewczyna, bardzo zbliżonego do tego, jaki używa Jolasia ze świata według kiepskich. Taki dziwny język aspiracyjny, który, w którym niby od niechcenia są wplecione jakieś słowa, które są synonimami, które mają troszkę za dużo sylab, jak na tę wypowiedź, którą, na t, 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 t wypowiedź którą, którą starasz się przekazać. I to jest też typowe dla tego serialu. To, to, to w jaki sposób bohaterowie, to, to jakiego języka używają bohaterowie, to jak właśnie mówią o tej Italii, tak, no to, to też widzę tego Mariana Paździocha, który mówi, że on tę bieliznę ściąga z, z, ze słonecznej Italii. Mm -hmm. nie? No to jest, to, jest, to jest dokładnie to. Jeśli chodzi jeszcze o to, o to uniwersum łódzkie, no to tak, to, to, to jest też tam Klaudia, która jest chyba drugą najważniejszą, trzecią najważniejszą postacią, drugą najważniejszą kobietą z tego, z tego uniwersum łódzkiego, dlatego że Klaudia, e, rzeczywistość Ewa, e, pochodząca z Najbardziej smutnego miejsca prawdopodobnie we wszechświecie, czyli mm. z miejscowości, która nazywa się Radu Raduszec Stary. Przepraszam, jeśli słuchają nas mieszkańcy tej miejscowości, albo osoby, które mają jakiś, jakiś, jakiś związek emocjonalny z nią. Ja się wypowiadam na, na podstawie tego, co widziałem w serialu Ballada o lekkim zabawieniu erotycznym. To jest jakaś straszna popowiarowska dziura w tym serialu. Z, z takimi niskimi blokami w ogóle przy przyjeździe Z upiornie tak, to jest takie miejsce, to jest dosłownie miejsce, w którym nie wiem, 30 lat wcześniej mogłoby się wydarzyć, nie no, 20 lat wcześniej, 30? 30 lat wcześniej mogłaby się wydarzyć akcja filmu Dom Zły, tak? To jest jakby, jeśli tam działy się takie rzeczy, to bym się wcale nie zdziwił. No i Klaudia ma pewne też aspiracje właśnie dotyczące i, i, i pewne ambicje. Główną ambicją jest wypierdolić z tej miejscowości, z której, z której się wywodzi i nie zajmować się trzodą chlewną i, i tam in inwentarzem, Um, on tam w pewnym momencie mówi tak, że inwentarz mnie ignoruje, no to, mnie jest, ignoruje. to jest, to, jest, to jest tak. To jest, to jest, też bardzo ładne swoją tak. drogą, no bo, bo widzimy rzeczywiście, że te świnie nie są, nie, nie nią. zwracają uwagi, w ogóle i nie robią zdjęć, no? Nie ma chemii, nie ma chemii tak. między, między Claudią a, 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 kurami. I, no właśnie, ten serial robi, robi te, 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 taką dziwną rzecz, którą często chyba dość, na, na którą często decydowali się Morawscy, czyli to, to jest coś, co z jednej strony... Masz ochotę czasami. Się uśmiechnąć, kiedy, kiedy oglądasz tych bohaterów. A z drugiej strony, e, Morawcy zdają się mówić, że, no tak, taka jest dokładnie, tak dokładnie wygląda życie w takiej miejscowości jak Raduszce Stary czy Raduszec Stary. Raduszec. Raduszec Stary. E, to jest dokładnie powód, dla którego te dziewczyny decydują się na taką, a nie inną karierę. E, i, I prosimy nie oceniać tych bohaterów, dlatego że. Czy tych bohaterek? Dlatego, że dla nich to jest tak naprawdę jedyna opcja. Nawet jeśli dostają za, za występ 10 zł, to z uwagi na to, że pracy nie ma w ogóle to lepiej jest robić cokolwiek niż nie robić nic. Tak jest. No, Klaudia jest tutaj centralną postacią dla tej narracji. Ona mówi wprost o tym, że Czarek, ja nie wiem czy zacytuję to dokładnie, ale to jest ta specyfika języka Klaudii. Mówi coś w rodzaju, że mnie wybawił do dużego miasta, czy coś w tym guście. W każdym razie pojawia się tam określenie wybawienie. Ona jest absolutnie zachwycona tą łodzią i przerażona, ale co jest istotne, Czarek Mończyk na każdym kroku powtarza, że to jest Klaudia z Raduszca Starego. W przypadku innych dziewczyn, gdy robią jakieś tam wyjazdówki, to nie mówię o tym, że to jest dziewczyna z takiej miejscowości, a to jest tam Monika z Łodzi, a to jest ktoś tam. Ale jeśli chodzi o, o Klaudię, to zawsze ten akcent pada na jej wiejskie pochodzenie. Ten Raduszec Stary jest w ogóle oddalony od Łodzi o kilkaset kilometrów. To tutaj też jest istotne. To jest dla niej duża zmiana życiowa. Ale Mończyk mówiący o tym, że no to jest Klaudia z Raduszca, która ma krówki w domu, tam świnki i tak dalej, i tak dalej jednocześnie ją urabia, pokazując zobacz jaka ty jesteś malutka, a zobacz co dzięki mnie się udało osiągnąć, nie? Oczywiście gówno się udało osiągnąć, bo Klaudia sobie po prostu kupiła, wiesz, tam buty za Stoziko z czubem i jest bardzo dumna z tego. Ja też tego nie oceniam, żeby było jasne, no to, to jest chuj z gównem generalnie Polska tamtych czasów, ale to też jest taka technika urabiania i przywiązywania. Klaudia oczywiście z czasem się jakoś tam wybije na niepodległość, ale na początku jest absolutnie przywiązana do Mończyka, zresztą jest mowa o tym wprost, że jest jego utrzymanką, że on nie dość, że jej gwarantuje po prostu nocleg, miejsce zamieszkania, to jeszcze ją po prostu utrzymuje i finansuje, no i no, snuje jakieś rozmaite romantyczne i karierowe jednocześnie plany dotyczące jej przyszłości. Tam jest taka scena, w której zdjęcie wspólne Klaudii i Mończyka pojawia się no, w jakiejś lokalnej gazecie łódzkiej i widać, że dla tej dziewczyny to jest absolutny szczyt marzeń, nie? więc od razu jeszcze Czarek daje jakieś takie sygnały. Widzisz? Mówiłem i załatwiam. Potem to się oczywiście zacznie rozpierdalać, ale to jest ważne, że Klaudia jest tutaj jedną z tych centralnych postaci. No i jest oczywiście, jeśli chodzi o to, Uniwersum łódzkie takich ciekawych postaci, więcej. No bo mamy Monikę i Alinę. Alina jest matką Moniki. To jest ta pani, którą no, pewnie pamiętacie, właśnie z tego notorycznego przekręcania nazwiska Mończyka. To, to, to jest ta pani od Mończyk-Bończyk. I oczywiście można by to wszystko po prostu zbyć jakąś beką, haha, ale po prostu głupia baba, nie może zapamiętać nazwiska i te cały czas ten Mończyk-Bończyk. Ale Alina, przynajmniej do pewnego momentu, wydaje się jedną z najbardziej sensownych matek w tym zestawie, bo generalnie tutaj rodzice ponoszą fiasko na, na każdym kroku, a Alina jest tą postacią, która no, czuje pismo nosem i od początku mówi, że, to, że ten Mończyk Bończyk to jest jakiś kompletny ściemniacz, że to jest śliski typ, niebezpieczny i potem dostajemy jakieś takie sygnały, które wskazują na to, że no, jakieś tam niemoralne propozycje Monice i, i jej starszej siostrze składał, więc mamy też właśnie galerię chujowych, bym powiedział, rodziców. Ja też nie chcę jakoś oceniać technik rodzicielskich, nie mając nawet psa, natomiast jak widzę jakieś takie postacie, jak Dorota, która jest matką Moniki, Monika jest szesnastolatką, i Dorota początkowo mówi tak, no nie, to takie nie bardzo, bo to coś tam golizna, a potem jeździ z tą Moniką na te występy. No okej, okay, dobra, jest córką, pilnuje. Ale obserwuję na żywo to, jak Mończyk na przykład rozwiązuje Monice walczącej tam w makaronie stanik. Też obserwuję to, jak Monika, 16-letnia, tańczy w klatce w bardzo takim skąpym bikini, a wokół chłopy się ślinią albo próbują klepnąć ją tam, wiesz, w łydkę albo w coś jeszcze bardziej intymnego. I Dorota zaczyna już potem opowiadać o tym, nie, że to dobrze, że to trzeba dobrze do tego podejść, no bo Monika ma szansę zrobić to, przepraszam. No bo Magda ma szansę zrobić to, czego ja nie zrobiłam, na co się nie odważyłam, więc. To znaczy Mończyk jest bardzo szybki, jeżeli chodzi o pranie mózgu, to być może nie są zawsze najbardziej, nie wiem, wykształcone czy kompetentne osoby te matki, też tego nie oceniam, ale jest bardzo dobry, jeśli chodzi o, wiesz, nawijanie makaronu nomen omen na uszy i wkręcanie jakiegoś takiego bajeru, bo tutaj obserwujemy kolejnych rodziców, którzy dają się na to nabrać, tak? Jest ojciec Podnietki, to jest jednym z najgorszych wątków w ogóle w tym wszystkim, bo mhm. Podnietka ma, to jest oczywiście ksywa nadana przez Mończyka, Podnietka ma 14 lat, ale nawet, no Morawscy zostawi ja to w materiale oczywiście, Mończyk zachęca do tego, żeby mówić, że się ma 16 albo 17, nie? Że, że nie mów, nie mów ile tak naprawdę masz, yy, masz lat. Ciekawe czemu. Ciekawe czemu i mamy jej rodziców i matka podchodzi do tego sensownie, oczywiście też wbija Mończykowi na chatę, podobnie jak Alina i mówi, że w ogóle nie ma mowy, w ogóle ona ma 14 lat, co to kurwa jest, ale jest też ojciec i tak stereotypowo zakładalibyśmy, że ojciec będzie tym, który przychodzi do tego Mończyka, wiesz, wypłaca mu listwę i mówi kurwa nie ma opcji w ogóle, czego ty chcesz od mojej jej córki, jesteś, wiesz, śliskie, obleśne i won. I ja bym tak zrobił, prawda? Natomiast nie, ojciec podnietki, który, no, ja bym chciał, tylko tu żona, żona się nie zgadza w ogóle, kim ty kurwa jesteś. I mończyk, właśnie przy nim, bo to już dzisiaj padło, przy nim narzeka na jego żonę i mówi, że taka głośna, wyszczekana, ja nie wiem, jak z nią pan wytrzymuje. Więc nie dość, że ci gość emabluje 14-letnie dziecko, to jeszcze obraża twoją żonę. Jakby w ogóle, co jest? Tak, stary? To jest jeden z najstraszniejszych momentów w tym serialu, dlatego że dla mnie, nie. No i w ogóle wątków, tak? On, on, to jest wątek, który jest autentycznie przerażający. To jest wątek, który mógłby być, na, na podstawie którego można byłoby nakręcić thriller pełnometrażowy, tak naprawdę. Czyli ta nastolatka, która, 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 y, którą zaczyna zaczepiać po prostu gość, który ma bardzo niejasne. Znaczy, ma jasne y, 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 plany co do niej, natomiast one są niejasne jeszcze na etapie, powiedzmy, tego, tego, tego pierwszego kuszenia, tak? Y, y, t, tam, ta scena, o której mówisz, no. Mordo, no wydaje mi się, że jeśli jest jakikolwiek moment, w którym należałoby wejść w obronę swojej partnerki, żony, dziewczyny, cokolwiek, to to jest ten moment dokładnie, w którym jakiś, tak. jakiś szemrany ćwog zaczyna napierdalać ci na, na swoją małżonkę przy tobie i ją obrażać. Niemniej, ja walczyłem bardzo mocno ze sobą podczas seansu, ponownego seansu tego, tego serialu. Dlatego, że z jednej strony, no jasne, jak patrzysz z jednej strony na Alinę, która jest matką, która sprzeciwia się temu wszystkiemu, spoiler w końcu się łamie i w ogóle będziemy spoilerowali ten, ten serial. Nie wiem, czy, czy można mówić, o, czy czyj w życiu, że, że, że spoiler tak, no ale no, no, chyba można, tak? Jak ktoś. Można, mhm. można, nieważne. Nie w każdym razie widzimy Alinę, która. która jest tą tu, 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 taką memiczną, taką babą, która tam wjeżdża do tego Mończyka, do tego mieszkania i krzyczy na niego w ogóle, co ty sobie wyobrażasz i tak dalej. I ona reaguje bardzo żywiołowo, co, co jest uprzymiewane w internecie z jakiegoś powodu. Znaczy ci ludzie chyba nie znają też kontekstu, no albo właśnie podchodzą do Mończyka troszeczkę zbyt pobłażliwie, mhm. tak? I, 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 I jeśli oglądasz ten serial dzisiaj, to, to, to wydaje mi się, że dość wyraźnie widać Czego ona chce uniknąć, jakiego losu dla swojej córki chce chce, chce uniknąć, tak? I, i, I przed czym chce ją ochronić, nie? Te matki, które występują w tym serialu, to są matki pamiętające jako młode dziewczyny lata 80., -te, 70., -te, czyli czasy, kiedy już pewnego rodzaju erotyczne, nie wiem, występy, stripteasy, e, domy publiczne i tak dalej, one już funkcjonowały, tak? Sutnerstwo już funkcjonowało, tak? więc Więc prawdopodobnie. E, one znają z własnego otoczenia, albo być może nawet z własnego życia, e, i te, tego rodzaju, powiedzmy, działalność, która nie przynosi ani pożytku, ani, ani pieniędzy, e, a, a może przynieść tylko traumy. Więc tutaj Alina wstaje w obronie, nie? Ale z drugiej strony, jak i, 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 i wiesz, to jest moment, którym podziwiasz tę kobietę, że ona mimo tego, że ma ileś tam gęb do wykarmienia, to, 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 to postanawia się sprzeciwić, tak? I, I postanawia nie sięgać po te łatwe pieniądze. Z drugiej strony, no nie wiem, no nie, nie jestem, nie wiem, samotną kobietą albo kobietą z jakimś tam mężem, który ma problem alkoholowy, która nie zarabia praktycznie nic i nie żyje w roku 2002, i w tym kontekście w ogóle nie chcę oceniać tych kobiet, że, że, że one łamią się, tak? no bo to są osoby, które są już, tak, już i tak połamane. I to, że one zaczynają dostrzegać w swoich córkach, no Powiedzmy, taki towar, który można tam gdzieś. Na, na który można by było zarobić pieniądze, to jest dla mnie raczej chyba dowód na to, że jak, chujowe, jak chujowa jest rzeczywistość wokół, nie? Ni, ni, Niż na jakiś tam. Ich nie wiem, życie wewnętrzne, które, które bym chciał jakoś mocno krytykować, czy, czy, czy po którym chciałbym się przejechać, nie? Tak, no tutaj ta sytuacja ekonomiczna ludzi pcha oczywiście w różne strony i ta Alina, która się bardzo szybko odpala i która jest bardzo na nie, a w końcu stwierdza, że no dobra, jakaś kasa się przyda, bo widzimy, że nie ma tego męża i że jest kilkoro dzieci małych w domu, bo poza moniką i poza starszą siostrą tam jest jeszcze, jeszcze parę dzieciaków. No to jest wszystko dosyć, dosyć smutne, chociaż no trudno się oprzeć jakiemuś takiemu wrażeniu momentami, że, że te matki niemalże te swoje dzieci stręczą i może to wynikać niekoniecznie ze złej woli, ale z jakiejś takiej, nie wiem... Ignorancji czy z naiwności po prostu, ale mamy jeszcze w tym czarkowym uniwersum postać małgosi, która ma 16 lat, a która w sp sprawia wrażenie w ogóle dużo młodszej. To znaczy, wiesz, oglądasz ją i myślisz sobie, no to jest dziecko jeszcze, nie? To jest jeszcze dziecko. I mamy jej matkę Lucynę, która ma wrażenie, kurwa, niczego nie kuma. Oczywiście to znowu jest ta sytuacja, że ten ojciec jest nieobecny, tam padają takie słowa, że on teraz mieszka ze swoją panią i tak dalej, dobra. Mamy tutaj dużo jakichś takich historii. Ale ta matka chodzi z tą dziewczynką i tak, no tutaj byliśmy w jakiejś takiej agencji, tutaj w tej agencji, no i ten czarek, no mi to jakoś tak zachęciło i tam przy niej, w jej obecności po prostu, padają słowa, że no ja tak myślałem o niej, czyli o tej Małgosi 16-letniej, w kontekście pokazów sadomaso, to znaczy w biliźnie jakiejś po prostu skórzanej z ćwiekami I ta matka mówi o tym w jakiejś setce, że no ja nie wiem, jak to usłyszałem, to tak myślałem, myślałam po prostu, że to jakaś, nie wiem, że w jakiejś skórze niedźwiedzia czy coś, tym myślisz, ja pierdolę, nie? Nie chciałbym, żeby to brzmiało jak jakaś taka właśnie beka z braku, nie wiem, kompetencji kulturowych, wykształcenia i tak dalej. Ale tak sobie myślisz, kurwa, ta osoba ma dziecko. W sensie ta, ta osoba się opiekuje dzieckiem, nie? I dochodzi tutaj już do takiego stopnia naiwności, że można oszaleć. Ale przy okazji, oczywiście, w baladzie jest też dużo osób, które nie są naiwne w żaden sposób i które same starają się zadbać o swoje interesy. Wiedzą, że to wszystko jest syf, ale nie mają za bardzo wyjścia, no bo to jest trochę. Opowieść o niemożności znalezienia jakiejkolwiek pracy. Tutaj nie chodzi wcale o to, właśnie, że tak jak dzisiaj często mówimy, że no jest ta. To... No, dosyć chujowa robota, tam ktoś jakiś kierunek humanistyczny skończył, no to nie, to pójdę po prostu do korpo, wyssie mi duszę, czy coś w tym guście. Oczywiście mówię o tym z takiej no, wielkomiejskiej perspektywy, niech będzie, ale tam mamy sytuację w rodzaju nie ma roboty po prostu żadnej, tak? Jestem dziewczyną, jakąś taką niekoniecznie wykształconą z klasy pracującej i chcę mieć cokolwiek, i w końcu, w końcu trafiam do tego czarka. Tutaj postać Anety jest dosyć istotna, bo to jest, mam wrażenie, jedna z najstarszych osób, w tej grupie znów jedna z najbardziej takich doświadczonych po prostu życiowo, dziewczyna, którą zwolnili z pracy. Ze względów dyscyplinarnych chodziło po prostu o ciążę. I tutaj mamy dużo jakichś takich wątków, wiesz, po prostu memy na temat kapitalizmu. Siedzi jakiś świniak z cygarem i mówi, no już nie potrzebujemy kochanie, czy coś w tym guście, mm -hmm. nie? I ona się potem absolutnie miota. Jest osobą, która podchodzi do siebie z szacunkiem i w końcu wyskakuje z mordą do tego czarka i mówi mu, że, ale jakby drugi dzień, mi jakby wiesz, nie zapłaciłeś, to znaczy kolejny występ za darmo, coś w tym guście, albo dałeś mi tylko 10 złotych za jakąś podwiązkę. I oczywiście, Mończyk to obraca wszystko w jakiś, nie wiem, taki atak na jego osobę. To jest osobę, dziwne, nie? co on mówi wtedy. Bardzo dziwne. W sensie tak. on zaczyna mówić, o to ty jesteś jakaś wielkoduszna, kiedy, że, że pracujesz dla mnie za darmo. Tak, ale on to bardzo często robi, tak. kiedy ktoś zwraca uwagę na to, jeszcze powiemy o postaci Ady później, która jest choreografką, ale kiedy ktoś zwraca uwagę na to, że stary, nie płacisz mi. I on z tego robi, to, to nie, no to fajnie, jak ty za darmo pracujesz. To znaczy, nie jest w stanie przyznać, po prostu A? nie zapłaciłem ci Sory. To znaczy, dobrze, że się upomniałaś i w takim razie się rozliczamy tylko obraca tę sytuację w swoją stronę, w czym oczywiście sekundują mu jego pomagierki, bo tam jest taka bardzo nieprzyjemna scena, to znaczy taka, że wiesz, aż ci przykro. To jest scena w jakimś salonie fryzjerskim znajomej Mończyka. Mończyk ma tam robione jakieś, jakieś utlenianko lekkie, czy coś w tym guście, wygląda absurdalnie kompletnie, w jakimś worku foliowym na głowie i zaczyna się rozmowa o tym, Aneta zgłasza jakieś takie swoje uwagi i dziewczyny zaczynają ją cisnąć, Ilona i jeszcze jej koleżanka, że a jak ty wyglądasz w ogóle, czy ty w ogóle widziałaś siebie w lustrze dziewczyno, to się w ogóle nie nadajesz na fotomodelkę. Więc mamy jakąś taką grupę też bulingową w tym wszystkim, nie? Dopóki Ilona jakoś nie zerwie tych kontaktów z czarkiem, to mamy tutaj pełną komitywę i dochodzi tutaj do jawnego wykorzystywania tych dziewczyn. W tej samej scenie Klaudia mówi o tym, że ja nie, ja nie mogę, ja mam zakaz wypowiadania się, czy coś w tym guście, czyli ewidentnie dostała jakieś takie zjeby i, i usłyszała, że ma się do tego, do tego nie odnosić. Więc jest to, jest to potworne, jeżeli chodzi o przesuwanie jednak ludzi granic związanych z tych, co możemy zrobić, żeby w jakikolwiek sposób się utrzymać, albo żeby zarobić jakiekolwiek, to są śmieszne pieniądze oczywiście, tak, to, to często jest tam 10 albo 50 złotych za noc, sprawdzaliśmy, że minimalna płaca wtedy w Polsce wynosiła 800 złotych, ale wiesz, ile tych występów możesz zaliczyć też w miesiącu, to nie jest tak, że te mhm. dziewczyny tak, tak by wynikało z tego serialu, że one pracują, wiesz, tam co drugi dzień, czy coś w tym guście, więc to jest przesuwanie jakichś kolejnych granic i jakieś kolejne kompromisy, jakie po prostu, na jakie idziesz sam ze sobą, żeby złapać cokolwiek, bo jesteś już absolutnie pod ścianą. Tak, dlatego one mówią w tym serialu bardzo często, dziewczyny w sensie tańczące, e, albo tam hmm. bijące się w kisielu, że one raczej pomagają rodzicom. Nie? No bo faktycznie, jeśli przynosisz do domu te 50 czy sto zł, no złotych, no to to jest raczej rzeczywiście pomoc do, 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 do tej minimalnej krajowej, albo do, do jakiegoś zasiłku dla bezrobotnych, które pewnie e, są tutaj e, e, brane. Też jestem swoją drogą ciekaw, e, ile telewizja, jakie, jakie pieniądze telewizja płaciła tym dziewczynom, tak, no bo to też, to się na pewno działo, tak, to na pewno jest tak, że ten serial bardzo mocno wjeżdża w bardzo prywatne te rejony i bardzo intymne, jeśli chodzi o, o, nie wiem, codzienne funkcjonowanie tych osób i tam na pewno było płacone, więc zakładam też na przykład, że to, że Alina pozwalała się filmować w takich sytuacjach, czyli po prostu ewidentnie, nie wiem, nie odgrywane i tylko, tylko takiej zupełnie szczerej, szczerego imbienia i, 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 i kłótni, które były wczynane w mieszkaniu Mończyka, to za, za tym jakieś pieniądze, więc jestem ciekaw, jakie to były, jakie to były pieniądze. No. I to pewnie też jest jakaś tam rzecz, która zachęcała do tego, żeby, żeby, no żeby w ogóle z Mończykiem utrzymywać jakikolwiek kontakt, nie? No, bo, no bo tak. Natomiast czego by tutaj o Morawskich nie mówić, to oni bardzo sprawnie kontrują wszystkie takie momenty, w których widz ma troszeczkę za dużą ochotę na to, żeby, żeby trochę pooceniać uczestników i uczestniczki dramatu, nie? No bo znaczy oczywiście Mończyk jest, jest ewidentnie postacią niegodziwą, niezależnie od tam sytuacji politycznej, gospodarczej i tak dalej. Natomiast wszystkie osoby, które są wokół Mończyka znalazły się w takiej sytuacji, dlatego, że jednocześnie Morawscy pokazują, jak wygląda praca na początku lat zerowych. No i wspomniałeś tutaj o tym, że, że było tutaj zwolnienie z powodu ciąży. Jasne. Z drugiej strony, jest też zwolnienie z powodu chyba dwóch dni urlopu, które zostały wzięte z powodu jakiejś tam onkologicznej sytuacji, tak? Jedna z kobiet mówi, że, 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 że próbowała wziąć tam czwartek, piątek wolne tak, i benio. po prostu już mm -hmm. jak próbowała wrócić do pracy, to, to tam chuj z głów deminara. Jest też sytuacja, kilka sytuacji, w których pracodawcy są winni jakieś pieniądze pracowniczkom, i to są Czasami nie małe pieniądze, no bo to czasami to jest kilkanaście tysięcy złotych. W latach 90. i 00. często się słyszało o tym, że, że, nie wiem, że pracownicy jakiegoś zakładu protestują pod zakładem, dlatego że tam pracodawca jest winien. Zaległe pe pensje zaległe powiedzmy z ostatnich tam iluś miesięcy czy iluś lat, nie? Zawsze mnie to interesowało drogą, jak ci ludzie funkcjonowali. Tak? W sensie, że jeśli oni rzeczywiście pracowali ileś lat bez pensji, to. Mhm. Ja, ja wiem, że, że, że to jest rynek pracodawcy, więc nie masz za bardzo innej, innej możliwości, ale ja pierdolę. Nie? To, jest, to, to musi być jakiś koszmar, gdzie jakby twoją największą, największą rzeczą, jaką możesz zrobić dla samego siebie, jest trwanie przy pracodawcy, który, który postanawia ci nie płacić. Nie? I te wszystkie sytuacje, które, które pokazują morawcy, te trudności ze z znalezieniem, z założeniem biznesu, to, że ta osoby. No cóż, są ekonomicznie wykluczone, w związku z tym są również, stają się zdrowotnie wykluczone bardzo szybko, tak? Tam, to, to nie jest przypadek, tak? Znaczy, wraz z wykluczeniem ekonomicznym bardzo często idzie po prostu wykluczenie zdrowotne, idą choroby, idą sytuacje, które, które paradoksalnie nakazują ci wydawać jeszcze więcej pieniędzy i spędzać jeszcze więcej czasu na tym, żeby zadbać o siebie, mimo tego, że w ogóle nie masz warunków ku temu, żeby, żeby, żeby o siebie zadbać, nie? Więc to wszystko sprawia, że. Tak na koniec dnia. Prosta ocena jest właściwie niemożliwa, nie? Ja całe, na całe szczęście nigdy osobiście się nie znalazłem w sytuacji, w której, nie wiem, kompletnie nie miałbym pieniędzy, albo nie miałem pieniędzy, ale mógłbym chociaż pożyczyć od znajomego, tak? Ale nie byłem w takiej sytuacji, gdzie już nawet nie ma nikogo, nikogo pożyczyć i nie ma gdzie iść do pracy, żeby cokolwiek zarobić, nie? I w tym kontekście bardzo mnie smucą te wszystkie komentarze dotyczące tego serialu, które można znaleźć na YouTubie na przykład, czy, 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 czy na Facebooku, od ludzi, którzy oglądają całe odcinki, więc to nie jest tak, że oglądają jedną scenkę, mm. która jest zabawna, tylko całe odcinki, Którzy no, zapominają o tym, jaki jest kontekst wokół i skąd te wszystkie emocje, skąd te wszystkie zachowania, nie? skąd te wszystkie decyzje, które. E no, zaważają na przyszłości równie dobrze, nie wiem, no, 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 no dzieci, nie? E, I a, no, wiesz, internet jest, jest okrutny, ale to mnie aż dziwi, że, że, że e, tak bardzo jesteśmy okrutni, że, że, że nie potrafimy nawet, nie wiem, zerknąć na osoby, które, mm -hmm. które ewidentnie, jakby twórcy ewidentnie pokazują, w jakiej te osoby są sytuacji, a, a my nie potrafimy spojrzeć na nie jakimś łaskawszym okiem, tylko, tylko idziemy w proste oceny. No szkoda, nie? No szkoda, zdecydowanie, no bo gdybyśmy mieli odpowiedź, powiedzieć na pytanie, o czym jest ten serial tak naprawdę, albo o czym jest w głównej mierze, no to nie o koronkowych majteczkach, tylko po prostu o bezrobociu. Już padła ta liczba 20%. Żeby to nie było takie rozmyte, to tutaj podkreślmy, ta Polska na chwilę przed wejściem do Unii to jest Polska z najwyższym bezrobociem, takim ever. Po prostu no nie było gorzej, wedle danych, które znamy. Nie było gorzej, no i nie, nie było gorzej nigdy wcześniej, no i później. Odpukać również, nie? Ten absolutny pik, ten 20 pik to są, to jest właśnie rok 2003. No i też z czego to wynika? No, mamy jakieś takie zwolnienie, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale mamy też po prostu zwolnienia dosłowne, bo z tego co nam wiadomo, to w okolicach 2003 wygasają jakieś zawierane w latach, w połowie lat 90. umowy prywatyzacyjne, które no po prostu zobowiązywały właścicieli zakładów do tego, żeby utrzymać jakąś liczbę etatów przez dłuższy czas. Gdy ta umowa przestała obowiązywać, no to zaczęły się masowe zwolnienia. No i tutaj mamy po prostu ofiary tych masowych zwolnień i mimo, że Łódź się nam kojarzy stereotypowo oczywiście z jakimiś tam po prostu podupadłymi zakładami, które po prostu lata świetności mają już za sobą, to tutaj masa z tych wątków koncentruje się w Bydgoszczy, bo Bydgoszcz jest tutaj kolejnym z ośrodków, w którym bardzo, bardzo często bywamy. Może zacznijmy od osoby, która jest tutaj jakąś taką papierzycą tego biznesu artystyczno-erotycznego. Mówię tutaj o, o Danie Żurawskiej, o Danucie Danie Żurawskiej, czyli o tej Tinie dla ubogich, jak sama się określiła nie wiemy o niej zbyt wiele, to znaczy możemy tylko się domyślać, że ona chyba jest w tym od dosyć dawna, niekoniecznie od lat 90. ona gdzieś się może w tym jakimś, nie wiem, klubowym, artystycznym biznesie lokalnym kręciła jeszcze w czasach PRL-u. Wynika to z tego, że no nie wiem, jeżeli mamy jakiś festyn dotyczący profilaktyki nowotworu piersi w Bydgoszczy, no to Dana go rok rocznie organizuje, nie tylko wysyła tam swoje dziewczyny, ale jest organizatorką i jeżeli chodzi o wnętrza, o wnętrzach też pogadamy, bo to jest bardzo no, intensywny wizualnie serial. Jeśli chodzi o te wnętrza, no to też można odnieść wrażenie, że no, standard jej życia jest chyba dosyć wysoki, znaczy w miarę wysoki. Jeżeli to zestawimy z Blazerią u, u Czarka Mończyka, to wygląda to Nieco lepiej. Dana oczywiście nie stroni od alkoholu, mimo że już tam w intro zarzuca dziewczyną, że liczy się tylko chlanie, tam leżą wszystkie halki, ale no, dla dany jakiś drineczek, prawda, no nie, nie przeszkadza w pracy. To, mhm. to z całą pewnością wiemy. No i co, co tutaj mamy, bo tutaj te bohaterki bydgoskie są bardzo istotne. Ty już wspomniałeś o tej pani, właściwie o paniach, bo mamy poza dziewczynami, Sylwią i Dagmarą, mamy właściwie w głównie. Ich matki, czyli Benie i Jadzie. No i tutaj też mamy do czynienia z jakąś taką sytuacją czysto wiesz, kapitaluchową, bo zarówno Benia, jak i Jadzie straciły pracę. Jadzia właśnie ma ileś tam zaległych pensji, Na prawdopodobnie jest to sporo kasy. Jadzia, która była szwaczką, tutaj podkreślę. Jadzia wspomina o tym, że pracowała po kilkanaście godzin dziennie, no i w końcu dochodzi do jakiegoś takiego gestu no samoorganizacji tak jadzia Benia skrzykują inne tam panie które zostały wyrzucone i którym ten pracodawca były wisi jeszcze sporo kasy i organizują jakąś taką pikietę pod tym bydgoskim zakładem oczywiście właściciel nie chce ich wpuścić przemykają tam jacyś ludzie po prostu przypadkowi którzy się zatrzymują przy tej grupie i pytają no to ewidentnie nie jest inscenizacja, tylko jakieś takie, jakaś taka nagrywka z ukrycia, że tam pyta, a co, w ogóle co się dzieje? To nie płaci, a tak, ja słyszałem, znajoma też tu pracowała, nie płaci, i w końcu podchodzi jakiś, jakiś starszy pan, tam zagaduje, no i mówi: No, chcieliście kapitalizmu, to macie czy <ścoughs> coś w tym guście, to jest, to jest bardzo wymowne. Myślę, że nie bez kozery morawscy wybrali akurat ten fragment, i Benia odpowiada, że no nie, że ja nie chciałam, nie? I zaczyna wiko o tym, że za komuny i tak dalej. Oczywiście nie mówimy teraz tego w takim tonie, że. No, nie do no, w PRL-u to wszystkim zajebiście szło, czy coś tam w tym guście, bo to też nie jest prawda, ale powiedzmy, że ta stabilność zatrudnienia, no była inna, bo też wynikała z czegoś innego, a tutaj te osoby, które nie znają aż tak dobrze tego świata tak naprawdę, zostają, wiesz, wrzucone w ten e, wolny rynek i o ile Czarek Mończyk jest takim rekinem, właśnie predatorem, no seksualnym należałoby powiedzieć, no to tutaj mamy po prostu, wiesz, zagęszczenie tych rekinów, takich czysto kapitaluchowych, którzy mają generalnie w dupie to, czy ta osoba Osoba dostanie te zaległe pieniądze, bo potem okazuje się po procesie, że tam z kilkunastu tysięcy zostaje wypłaconych tylko 1500 zł, bo po prostu taka osoba sobie w sądzie, z jakimś tam prawnikiem z urzędu niekoniecznie poradzi z dużą firmą, która, którą stać na. Na kogoś po prostu bardziej zręcznego, jeżeli chodzi o, o, o palestrę, prawda? Więc jest dużo tutaj jakiegoś takiego, może, może nie subtelnego, ale nieformułowanego wprost komentarza dotyczącego polskiej gospodarki, tych wczesnych lat zerowych przed wejściem do Unii. I też dużo oskarżeń takich politycznych i du, du, dużo żalu nawet do tych pracodawców, których to oczywiście nie ma w serialu, tak, ale, ale no, no wiadomo, po której stronie słusznie stanie Wic. No. Tutaj, i, jeśli słyszymy historię kobiety, która, która została trochę nas z powodu ciąży, no to tak, to są te rzeczy, które się działy i dzieją mm -hmm. niestety do dziś w wielu zakładach pracy. To wszystko, o czym powiedziałeś, oczywiście w ogóle zabawne nie jest, ale zabawne w tym kontekście jest tutaj troszkę wyprzedzę wydarzenia, serial dostał karę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o czym powiemy troszkę więcej później, natomiast uzasadnienie tej kary, oświadczenie było takie, że tutaj analiza treści badanych odcinków wykazała ponadto propagowanie antywzorców rodzinnych, zachęcanie do picia alkoholu i deprecjacja roli kobiety ja nie wiem, guys, mm. nie? wydaje mi się, że tutaj raczej morawscy nie, nie, nie zachęcają do picia alkoholu, nie propagują antywzorców rodzinnych, tylko pokazują wzorce, które prawdopodobnie były, które funkcjonowały od wielu dekad na, na polskiej ziemi, tylko niektórzy starają się odwrócić wzrok i przez to udawać, że, że sytuacje, których nie widzą, nie, wydarzają się, ale wydarzają się. I oczywiście, że tam kobiety są deprecjonowane, czy znaczy rola kobiety, jakby nie wiem, co to tutaj znaczy, rola kobiety, tak chodzi o rolę kobiety, tam rolę matki Polki, tak, czy ten, ale oczywiście, że kobiety są tutaj deprecjonowane, natomiast one nie są deprecjonowane, nie wiem, przez tę zgniliznę z zachodu, która przyszła i przez te wszystkie skąpa majteczki z Unii Europejskiej, które teraz zniszczą nam, naszą polską rodzinę, tylko są deprecjonowane niestety właśnie przez to, że sytuacja rynkowa jest taka, jaka jest i tej, można te te, te, te tezę nawet rozszerzyć i powiedzieć, że generalnie ludzie byli dość mocno, pracownicy tacy szeregowi byli dość mocno deprecjonowani wówczas, tak? E, I i d, dlatego jak dzisiaj słyszę jakieś tam takie, nie wiem, ba, ba, nostalgiczne pierdolenia o tym, jak super było w latach 90 i zerowych, co się niestety zdarza, że, że to był fajny świat, a dzisiaj jest, jakoś się tak porobiło. No nie, mhm. nie było fajnie, o czym mówiliśmy już wielokrotnie. Natomiast tak, no wspomniałeś tutaj o Danie, która, o której trzeba, powiem troszkę więcej, ona, co już widać po intro tego serialu, e, jest dość agresywną kobietą. Jest panią, która, która raz na jakiś czas krzyknie na, na, na swoje dziewczyny, znaczy swoje dziewczyny w cudzysłowie, na, na, na swoje pracownice, a, a z drugiej strony potrafi powiedzieć, mówić bardzo okrutne rzeczy w stosunku do, 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 do dziewczyn, z którymi pracuje. To jest swoją drogą też interesujące, że z jednej strony ten serial bardzo, mówi, du bardzo dużo mówi o solidarności kobiecej o takiej, o takiej potrzebie, że tam z jednej strony są, to jest to pokolenie matek, które e, część matek w pewnym momencie zakłada, zakłada, właśnie firmę, dlatego, że nie ma innej możliwości, tylko po prostu założyć firmę i już snują jakieś tam wielkie plany dotyczące tego, jak mi się będzie super żyło i jakie będą bogate, spoiler, nie będą, dlatego, że firma upada odcinek później, ale z, z powodu choroby jednej z nich, tak, ale e, dzieje się to i z drugiej strony są właśnie córki tych matek, które, które chcą im pomóc i pomagają tak, jak tylko mogą, więc na tym rynku pracy bez pracy postanawia Właśnie tam kontaktować się z czarkiem, mończykiem i innymi indywidualami tego pokroju. A z drugiej strony jest, właśnie, jest jedynie ta solidarność kobieca, a z drugiej strony jest, są te wszystkie takie momenty, w których widzimy, że, 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 że kobiety w tym biznesie potrafiły być dla siebie strasznie okrutne. Nie? I, i, I są takie sceny, w których na przykład, nie wiem, panie wysłuchują na swój temat ze strony innych pań, jakieś takie. Rzeczy, po których, no ja, ja bym się popłakał, gdybym coś takiego usłyszał, nie? I, i tam też lecą jakieś takie rzeczy. Więc z jednej strony e, jest to, z drugiej strony to. Przy czym te drugie postawy, e, one wynikają no właśnie z tego upodlenia, tak? Z tego, że w prędzej czy później kapitalizm po prostu prowadzi do sytuacji, w których... E, Ludzie, którzy są ofiarami kapitalizmu, przestają być mili nie tylko dla swoich pracodawców, którzy, którzy są w stosunku do nich nieuczciwi, ale też przestają być mili w stosunku do siebie nawzajem, e, i, i zaczyna się takie, tak, takie podgryzanie, powiedzmy, u, u dołów tej, tej drabiny społecznej, e, co, co, co jest też jakoś tam, jakoś tam koszmarne. Tak, no jeżeli chodzi o dane, to ona nie, niekoniecznie, no znaczy ona nie jest w stanie się zdecydować, czy, czy jest kumpelką, czy właścicielką niewolnic. E, oczywiście to kumplowanie się, to przynoszenie dziewczynom drinków, pewnie też wynika. Wynika z tego, że no, mają mniejsze opory, jeżeli napiją się alkoholu, to nie będą robić jakichś takich wiesz, większych problemów dotyczących, nie wiem, wstydu, etc., ale z drugiej strony ona no, ma świadomość tego, że w tej hierarchii jest wyżej. Córka Beni, czyli Sylwia, wspomina o tym, że tak, no, że szanuje dane, oczywiście, tak, że fajnie jest zarobić parę złotych swoją drogą, tutaj w przypadku Dany nie ma jakiegoś takiego wątku na, z, na zasadzie, nie zapłaciłam, tak, ona płaci przynajmniej w terminie to, to, to tyle dobrego, ale też Sylwia mówi o tym, że no, że Danie zgadza, zdarza się jakoś tak zagadać i, i powiedzieć rzeczy w rodzaju, widzisz, że dzięki mnie, dzięki mnie tutaj jesteś, a to jest jakiś tam, kurwa, właśnie klub metalowca z jakimiś zielonymi obrusami i tam panowie w średnim wieku oglądają pokaz bielizny erotycznej czy tej striptiz. Mm. Dzięki Dana. Dzięki Dana, że pokazałaś mi ten wielki świetlny Sylwia, tak? Sylwia mówi o tym, że jest w jej oczach no, pewnego rodzaju pogarda, no, jak, jakaś taka protekcjonalność. Jeśli chodzi jeszcze o te kapitaluchowe wątki, ty wspominałeś o Beni i Jadzi, które, no właśnie, chciały zrobić załóż firmę. No i główno, bo po pierwsze yy, okazuje się, że no nie ma żadnego wsparcia publicznego, nie spełniają warunków, tak, spotykają się w urzędzie pracy chyba yy, w tej sprawie, ale no nie, nie, może w przyszłym roku coś będzie, nie, no, na razie jeszcze ta pula została wyczerpana i tak dalej, i tak dalej, przy okazji mamy jeszcze wspomnianą chorobę jadzi, spoiler, jadzia żyje cały czas i, i mnie to bardzo ucieszyło, ta pani... Jakoś sobie poradziła tutaj pod względem zdrowotnym, ale mamy tę chorobę, która no, hamuje te wszelkie jakieś zapędy, wiesz, związane z braniem spraw w swoje ręce. Więc to jest ten jakiś taki marazm kapitalizmu połączony z opowieścią: że nie, no przecież możesz, nie? Przecież to jest wolny rynek. No właśnie, gówno, nie? Po prostu, w którą stronę byś się nie ruszył, to będzie. Będzie fatalnie. A propos spraw fatalnych, byliśmy już w Bydgoszczy, byliśmy w Łodzi, więc czas wylądować. Gdzie teraz? w chorzowie? W chorzowie w JBN, tam casting agency, jak to się szumnie nazywało, mówimy tutaj o inicjatywie państwa naturalnych. No tutaj państwo naturalni pojawiają się już w intro i mamy oczywiście jakieś kanoniczne zdania w rodzaju dziewczyny z naszej firmy są różnymi osobami. Podobnie jest się, więc tutaj się zgadzamy, jeśli chodzi o selekcję pracowników. Mamy mirka naturalnego, który mówi wprost o tym, że dziewczyny zatrudniane w tej agencji artystycznej. To jest taki sam towar jak piwo, alkohol, papierosy. Tutaj rozróżnienie piwa i alkoholu się tak. pojawia. To jest ważne. To będzie miało swoje rozwinięcie w przyszłości, o tym jeszcze powiemy, i te słowa bardzo źle brzmią w kontekście tego, co się później z naturalnym działo, ale nakreślmy, może postać no, mirek naturalny. Jest tutaj panem i władcą jakiś takim prywaciarzem, który w latach 90. się wkręcił w jakiś dyskotekowy biznes. On sam mówi o tym, że. Jest z wykształcenia saksofonistą. Kim jesteś z wykształcenia saksofonistą? Ukończył szkołę muzyczną w klasie saksofonu. Potem się wkręcił gdzieś jako menadżer, e, menadżer dyskoteki. Potem organizował koncerty polskich gwiazd w rodzaju bajmu. On też o tym wspomina. No i ta agencja. No i jeżeli chodzi o zachowania m, jakieś takie delikatnie mówiąc nieuprzejme, no to Mirek naturalny w tym przoduje. Bo on tę zasadę, że no to jest tylko narzędzie, to ciało. No on już ją pcha na maksa, bo. Jakieś komentarze dotyczące tego, jak dziewczyny wyglądają, że tu jesteś za gruba, tu coś tam. Oczywiście, już nawet mniejsza o jakąś tam ciało pozytywność i jakieś takie rzeczy, które z perspektywy 2003 były co najwyżej przyszłością, ale on jest po prostu kurwa hamem i gburem. Nie? Mm -hmm. Znaczy, tego typu pracodawca no nie jest raczej jakiś taki najbardziej pożądany. Jego żona oczywiście w jakiś sposób to neutralizuje, bo rzeczywiście solidaryzuje się z tymi dziewczynami. Ale Mirek naturalny jest po prostu chujkiem, który naprawdę jest przekonany i przynajmniej deklaruje to wprost, on wie o tym, że te dziewczyny to jest totalne narzędzie, że to jest totalne mięso, które jest wyrzucane gdzieś na rynek. Tutaj zaznaczmy, że nie chodzi tylko o jakieś tam pokazy bielizny, ale no przede wszystkim znowu o walki w rozmaitych maziach i cieczach, bo, bo walki, o których słyszymy też w piosence z czołówki, tutaj odgrywają dla naturalnych jakąś taką najistotniejszą rolę w tym biznesie, są tą najmocniejszą nogą tej, tej agencji. Tak, u nich też chodzi o jak to jest określane, pokazy autoerotyczne, takie ostrzejsze. Ja, ja, w końcówce o tym jest mowa. Ja nie wiem, co tam, co, co tam się dzieje podczas tych pokazów. Ja takiego pokazu nigdy, proszę Państwa, nie oglądałem i nie mam pojęcia. No właśnie. To jest ciekawe, bo określenie autoerotyczne, które znamy, prawda? No, ono nas odsyła w jakąś stronę tak. i mamy wrażenie, że Violeta, która jest szykowana do tego pokazu, za który można zarobić sporą kasę, jak na stawki, które tutaj się pojawiają, tam jest mowa o, nie wiem, chyba 100-150 euro za godzinę takiego występu. Ja mam wrażenie, że ona cały czas myśli, że chodzi o striptease i nie śmieje mhm. się tutaj z niej po prostu naturalny, nie mówi wprost, o co tutaj chodzi. Pokaz autoerotyczny prawdopodobnie nie jest tak. tym samym, czym jest striptease. Przy okazji, y, pewnie też miałeś taką, taką refleksję podczas oglądania serialu, że y, że, że, że Ciekaw jestem, ilu takich czarków, ilu milków naturalnych z biznesu wyrzuciło po prostu OnlyFans i, i różne platformy, które, które pozwalają dziewczynom, które, które chcą pracować seksualnie, no po prostu robić to na własną rękę, na miłość boską, a nie dostawać dychy od czarka, który pewnie bierze z baru 90% Co? pieniędzy, tak? I no <laughs> to, 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 to prawdopodobnie jest to jakoś tam, z, z internet jest, stał się zbawienny dla, dla, dla tego, tego segmentu rynkowego. Tak, no, masz rację, Mirek jest strasznym bucem i to jest, yy, on, on się wpisuje w ten poczet męskich buców, którzy, których widzimy w tym serialu, no nie tylko buców, to też osób, yy, mężczyzn, którzy po prostu tym się nie udało, którzy, którzy po prostu z własnej woli postanowili wypisać się z wyścigu, jakiegokolwiek jak naprawdę już w tym momencie, tak, no już widzimy, widzimy facetów, którzy tak bardzo nie mają perspektyw, że po prostu siedzą w tym fotelu i, 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 i nic nie no, robią i... zupełnie, no bo, no, 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 no bo po prostu realnie nie ma co robić, tak, no świat kiepski, już przeze mnie, nabija się trochę z tych, tych ludzi, z tego Ferdka, który mówił, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z, moich, z moim wykształceniem. E, to wydaje mi się, że to jest takie takie patrzenie z przekonaniem na osoby bezrobotne, że e, no, jakbyś chciał, to, to byś jednak mógł, tylko ci się nie chce ruszyć dupy z fotela, e, z, z, a tymczasem no, tam naprawdę wtedy nie, nie, nie było co robić. I e, jeśli chodzi w, właśnie o, 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 o tych męskich buców, to oczywiście wspomniana wcześniej Dana jest, totalnie bucem i jest y, osobą przemocową, przynajmniej werbalnie, tak? E, przynajmniej taką ją widzimy w tym serialu, ale z drugiej strony, jakoś jak oglądałem, tak za 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 zatrzymałem się na tym, że kiedy widzę takie sytuacje z udziałem kobiety, w sensie, że kobieta załatwia te wszystkie biznesy e, dziew dziewczynom, to jest to dla mnie zdecydowanie czystsze niż, 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 niż ten czarek, który mm. tam przy okazji oczywiście obłapuje, ale nawet by nie obłapywał. No nie? No to jest jednak te, 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 te relacje w sensie, genderowe tutaj są, są bardzo, bardzo istotne. I to, jakie role przyjmujemy w tego typu sytuacjach. Tak. No, oprócz Micha naturalnego, no to właściwie nie, no, nie oprócz Micha. No, główną bohaterką tego wątku jest ewidentnie Jan Naturalny, czyli, czyli, czyli żona Mirka. E, obecnie nazywające się, się, się inaczej, ale o, o, do, do, do tego jeszcze dojdziemy, e, która, no właśnie, jest, jest taką, taką bohaterką większą niż życie. Tak? Jest, jest, jest e, ekscentryczna, jest, u, używa bardzo charakterystycznego języka. Ona po już realizacji serialu e, wspominała, że to w jaki sposób ona się wypowiada w tym serialu wynikało z e, powiedzmy takiego ani innego kierowania nią e, przez, przez, przez e, parę reżyserską, tak? Że, że, że tam oni namawiali do tego na przykład, żeby mówiła bardzo wolno i ona no, rzeczywiście mówi dość powoli, e, ale ta powolność to, to, jest, to jest takie tempo, które w pewnym momencie już zaczyna być dziwne i no i właśnie, Joanna Naturalny jest dziwna, nosi te takie dwa, te, takie kitki dwie na pobokach głowy, które mhm. no, no właśnie upodobniają do Harley Quinn, ale nie tylko to, no wydaje mi się, że gdyby Joanna Naturalny miała jakiś grubszy talent aktorski, to, 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 to miałaby szansę, w, w powiedzmy w castingu do roli Harley, Harley Quinn, gdyby na przykład miejscowy dom kultury postanowił zrobić własną adaptację do komiksów o Batmanie. To, to, to dałoby się to zrobić. Mirek absolutnie mógł być jokerem w takiej, w takiej, w takiej, w takiej w tak postawionej relacji. No i cały ten wątek naturalnych jest bardzo chaotyczny. I w zasadzie można byłoby go wyciąć, gdyby nie Joanna. No bo, bo, bo Mirek jest absolutnie nie, nieprzebojowym gościem, nie? Dlatego, że on jest najmniej skupiony na, na, na sytuacji gospodarczo-społeczno-politycznej, a najmocniej na no właśnie na tym małżeństwie i na tym, że Joanna ma, jest wegetarianką, ma jakieś ambicje artystyczne, chce napisać książkę, w końcu ta książka napisze i ona idzie do swojego ojca, prosi tego ojca, który jest widocznie jakoś tam utalentowany graficznie, nie, nie wiem, czy jest, ale, ale prosi ojca w każdym razie o, o, o wykonanie ilustracji do tej książki. To jest wątek o wszystkim. I w zasadzie jak on się pojawiał na ekranie, to przyznaję, że momentami zaczynałem. Sięgałem po telefon i zaczynałem się nim bawić, no bo. No bo przyznajmy szczerze, no ten, ten chuj, jakim był Czarek Mończyk jest, jest gwiazdą programu i jest tym, tym tą osobą, dla, którego, dla której oglądamy w ogóle balladę o lekkim zabarwieniu. Tak, no to jest rzeczywiście spory chaos, ale z drugiej strony coś w tym wątku Joanny Naturalny jest, bo to też jest troszkę wątek o marzeniach i o niespełnieniu, mam wrażenie. Tutaj zaznaczmy, że Joanna Naturalny, czy też Joanna Balaklejewska, bo takie nazwisko nosiła wcześniej i nosi również dzisiaj Okay. Uh... Ona pojawiała się gdzieś w mediach, to znaczy ciągnęło ją do mediów już wcześniej. Sama o tym wspominała, że występowała w jakichś drobnych rulkach. Pojawiła się też w programie Nauka Jazdy, który był emitowany no, chwilę przed balladą, to znaczy w 2001, 2002. To się zresztą zachowało gdzieś tam na YouTubie. Coś w rodzaju blondynka za kierownicą i tak dalej. Ona też tam wchodziła w jakąś taką rolę no właśnie, troszkę głupiutkiej, infantylnej blondynki, która po prostu nie wie, jak prowadzić Samochód, wiadomo, że to było mocno, mocno inscenizowane, no ale jeśli chodzi o te pragnienia, wspominałeś o tej książce, to też spoiler: ta książka wyszła kilka lat później, mam ją i. To nie jest najlepsza książka, niech twoje ciało będzie twoją świątynią. Ale nie jesz mięsa dzisiaj. Tak, to dzięki temu. Nie zilustrował jej ojciec Joanny, to trzeba tutaj dodać. Niestety nie pykło. Ojciec też jakoś ideologicznie nie był do końca przekonany, ale tak to się właśnie zdarzyło. W każdym razie ta Joanna Naturalny, no, ona jest osobą, która chciałaby czegoś więcej, bo tutaj nie chodzi tylko o książkę, nad którą pracuje w trakcie emisji ballady, w trakcie nagrywania ballady, ale chodzi też o karierę modelki erotycznej. Erotycznej. To jest tylko jakiś taki liźnięty wątek, liźnięty może nie brzmi jakoś super w tym kontekście, albo brzmi świetnie. W każdym razie Mirek naturalny organizuje jej jakąś taką, powiedzmy, profesjonalną sesję, i ona chciałaby trafić do jednego z tych periodyków erotycznych, których wtedy było oczywiście sporo, ale z drugiej strony, tenże sam Mirek cały czas ją. Udupia, jakby na każdym kroku stara się jej udowodnić, że jest po prostu od niego głupsza, że popełnia jakieś błędy logiczne. W końcu, spoiler, Joanna gdzieś przedostatnim czy w ostatnim odcinku zagrozi e, mężowi rozwodem i spoiler te zamiary zrealizuje. E, o czym później, ale no, ta jego bucowatość nie ogranicza się tylko i wyłącznie do relacji z tancerkami, z dziewczynami, które występują w dyskotekach, ale on jest też kutasiarzem wobec swojej własnej. Mm, małżonki. Mamy też, jeżeli chodzi o w miarę pozytywne postaci, chociaż nie wiemy zbyt wiele na, na temat tejże, mamy też Andrzeja Biesa. Andrzej Bies, wspominany już w kontekście Serca z Węgla, jest tam jednym z głównych bohaterów, a jeśli chodzi o naturalnych, no tutaj, tak jak wspomniałeś, nie skupiamy się za bardzo na tancerkach, tylko skupiamy się na tej głównej ekipie. Andrzej Bies jest jakimś takim Powiedzmy, pracownikiem technicznym, tak? Nie wiem, nosi te beczki tam, nie wiem, z makaronem czy, czy z czymkolwiek. Robi kisiel chyba też, nie? Robi, robi też kisiel, tam widać jakieś takie podwórko i wielką beczkę i, i bardzo dużo tej słodkiej substancji. No i Andrzej Bies jest taki dobroduszny, niewinny, naiwny, ale też no, nie jesteśmy przekonani, czy jest w pełni władz umysłowych, no chciałbym to ująć jakoś e, delikatnie, więc mamy do czynienia z jakimś takim, no rozwiniętym fizycznie, ale jednak dzieckiem, zresztą jak sobie obejrzycie Serce z Węgla, to zobaczycie, że jest to tego typu postać, więc w pewnym sensie pozytywny mężczyzna, jeden z niewielu pozytywnych mężczyzn w balladzie, bo ja mam trochę wrażenie, że to jest taki serial, mówiliśmy o tym bezrobociu, to jest jeden z głównych tematów, ale to jest też jakiś taki serial o fiasku absolutnym mężczyzn. To znaczy, kogo byśmy nie zobaczyli, to jest albo kutasem, albo jakąś łamagą. Oczywiście to może wynikać z sytuacji specyficznej, tej ekonomicznej, ale jak mamy wątek łódzki, wątek Dari, e, która ma dziecko i ma narzeczonego Adama, to patrzymy na tego gościa, ona chce z nim wziąć ślub, nie? Patrzymy na tego gościa i tak sobie myślimy, okej, okay, być może krępuje się. Nie wiem, obecnością ekipy filmowej. Ale to jest prawdopodobnie jakiś ćwierć mózg, to znaczy on nie jest w żaden sposób w stanie, nie wiem, stać się partnerem dla tej dziewczyny. On nie jest w stanie w ogóle odpowiedzieć jakimś takim, wiesz, choćby pojedynczym zdaniem. I tak myślimy sobie, czy on jest głupi, czy on jest po prostu przepity i przećpany. No nie jest to jest w każdym razie jakiś fajny wzorzec. Zresztą w końcu ten Adam zerwie z Darią, bo nie podoba mu się jej praca. A czy on jest w stanie zaoferować coś w zamian, to znaczy iść do jakiejkolwiek roboty? No nie. I mówiliśmy o tym, jak trudne prawdopodobnie to było wówczas, jeżeli jesteś niewy niewykwalifikowany, ale w przypadku Adama można domniemywać, że on po prostu nie szukał, tylko stwierdził, że nie ma i chuj, więc tutaj jakiś taki fertkowy wątek. Tak? Mamy mężów i ojców, którzy są w pierdlu po prostu i prawdopodobnie nie są w pierdlu, jak to tam zwykle, wiesz, za niewinność, tylko za jakiś rozbój czy jakieś takie, takie grubsze tematy. Nie? Mamy tego ojca Klaudi z Raduszca Starego, który pozwala córkom mówić do siebie zamknij mordę i w ogóle wiesz, w żaden sposób nie, nie rozczytał tych intencji Czarkę, tak, mamy ojca podnietki wspominanej, który jest po prostu jakiś tak patrzysz na to, ty nie, nie chodzi o to nie jesteś biedny, nie chodzi o to, że miałeś jakiś taki trudny start, ty jesteś po prostu kurwa debilem, nie? że nie zauważyłeś niczego i tak każdy kolejny mężczyzna tak naprawdę w tym serialu no, jest dotknięty jakąś taką po prostu grubszą przypadłością, że tak sobie myślisz, no, nie, nie dziwię się, że te kobiety się samoorganizują, bo na tych typów prawdopodobnie nie ma co liczyć: albo uciekł do kochanki, albo poszedł do pierdla, albo się zawinął, po prostu bochleje, ne? A jednocześnie jest ten wątek uzależnienia takiego ekonomicznego tutaj podrzucony, bo nie wspominaliśmy jeszcze o Ewelinie, która chce być aktorką, tylko ma poważną wadę wymowy i o jej matce Irenie. I mamy tego wujka, no, klasyczny wujek, oczywiście to jest partner Ireny, gość, który podobno jeździ często do Stanów, ale przede wszystkim chleje i snuje jakieś po prostu bajania dotyczące tego, że tutaj cytuję, że zasponsoruje tę Ewelinę do Hollywood. Jest taka scena, jak ona mierzy ciuchy przydanie przy matce i przy tym wujku. I ten wujek spierdoli o tym Hollywood, chociaż wiadomo, że no. Nie ma żadnej opcji, a przy okazji jeszcze zagadany, zapytany o to Hollywood, zaczyna wymieniać listę znanych postaci, których nie zna, nie? Mówi: "No Deniro nie znam, tego nie znam". Po czym rozpływa się nad urodą tej swojej, powiedzmy, że pasierbicy, tak? Córki swojej partnerki i mówi o tym, że mama też jest ładna, no ale trochę trochę starsza i mamy takie ujęcia zachowane, takie kadry, że on się właściwie ślini na widok tej Eweliny, nie? I po prostu mamy poczet jakiś kompletnie albo przemocowych, albo przepitych tych, albo jakichś zupełnie pozbawionych sprawczości mężczyzn. Nie? Więc to jest też taki świat, w którym na tych typów nie ma po prostu co, co liczyć. Dla mnie, poza bezrobociem, to jest jeden z głównych wątków ballady, czyli jakieś totalne, totalne męskie fiasko, które się odbywa po prostu na, na wielu polach. Tak, przecież oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że Morawscy mieli tam te montażowe. Tak? To oczywiście. No. I, i, I mogli pokazać, co chcieli. No Być może, nie wiem, no część z tych mężczyzn nie była taka. No Mirek pewnie był taki dokładnie, jak jest pokazany tak, w tym serialu. Ale, ale zakładam, że, że, że nie wszyscy. No, ci, ci mężczyźni posłowieni sprawczości to jest też temat chłopaków do wzięcia, tak, no bo tam w chłopakach do wzięcia, przynajmniej z początku, bo w pewnym momencie po prostu Morawscy machnęli ręką i powiedzieli, chuj, robimy sobie jajca z tych ludzi i po prostu będziemy teraz robili memy do, na, na YouTube'a i, i będzie się fajnie klikało na wykopie, <grym> to do, do pewnego momentu ten serial jest po prostu o jakimś takim kompletnym dole, tam są bohaterowie, którzy, którzy nie są w stanie nie tylko znaleźć partnerki, którzy nie są w stanie zrobić nic w ogóle, tak, I jest gość, który ma E, Które widziałem to jakiś czas temu, ale, ale wydaje mi się, że to było już w pierwszym albo w drugim odcinku, który ma ewidentną depresję i to taką bardzo poważną. Mm -hmm. On jest po jednej albo więcej, większej liczbie prób samobójczych, e, i, i, i jakby tam, tam oni się pochylają nad nimi, przy czym, przy czym e, jednocześnie, no, jak się ogląda chłopaków do wzięcia, to. Ty nie widzisz za bardzo kierunku, w jakim mogłaby, mógłby pójść, y mogłaby pójść część bohaterów, tak? Y oczywiście, przed, przed niektórymi są jakieś perspektywy, ale przed nie niektórymi nie ma perspektyw właściwie żadnych ani na miłość, ani na, znaczy, ani na związek, ani na pracę, ani na cokolwiek, co, co, co poprawiłoby jakoś tam re realnie ich sytuację. I to też jest, w tym kontekście też jest zabawne to, to pierdolenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, że serial Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym pokazuje mm, antywzorce rodzinne. Jak, jak zakładam, część o, o osób o, o, o poglądach konserwatywnych chciałaby bardzo, żeby Polska była krajem, w którym mężczyzna pracuje i przynosi pieniądze do domu, a kobieta jest w stanie wtedy zadbać o ognisko domowe i rodzić coraz więcej i więcej dzieci. No, jak się okazuje... Nie jest tak nie tylko dlatego, że sytuacja na rynku pracy jest taka, jaka jest, ale, ale też dlatego, że po prostu ludzie są. Ludzie wtedy byli po prostu w chuj zniechęceni do czegokolwiek. Nie? Mhm. No, ja się nie dziwię naprawdę, że jak się rok albo dwa odbijasz od Urzędu Pracy i nie jesteś w stanie załatwić sobie nic ani z pomocą, ani samodzielnie, to po prostu się poddajesz, no no, 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 siadasz w tym fotelu i już tak, 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 tak dogorywasz do, do końca. Zresztą w swojej rodzinie miałem też sytuację z tamtych lat, sytuacje bezrobocia, no i kurczę, no, gdyby wtedy na większy, powiedzmy, szerzej diagnozowano depresję, to wydaje mi się, że mielibyśmy o wiele większy mm -hmm. dyskurs dotyczący depresji, o, o wiele szerszy i bardziej skomplikowany i zniuansowany dyskurs dotyczący depresji niż ten, który które który realnie mieliśmy. No tak, no zdecydowanie zresztą widać, w jakich warunkach i, i na jakich polach ci ludzie funkcjonują, bo tutaj pomijając jakieś tam opowieści czarka, że no tam zrobisz karierę, czy, czy coś w tym guście. Tutaj pojawia się bardzo dużo y, wątków marzycielskich, bym to nazwał, ale są to marzenia, wiesz, no bardzo prozaiczne tak naprawdę. Nie chodzi o to, że a, kiedyś sobie wyjadę i będę znanym kimś tam, kurwa, w Stanach Zjednoczonych. To nie o to chodzi, nie chodzi o tego wujka, który mówi, że Deniro, nie znam tego, nie znam tego, nie znam. Nie, tutaj chodzi o jakieś takie malutkie y, rzeczy... Była mowa o y, matce Moniki, o Alinie, która gdzieś tam się umemiczniła, bo, bo krzyczy i, i dosyć dziwnie wygląda. A wcale nie jest to takie do końca śmieszne. Tak samo umemiczniła się trochę postać Beni, wspominanej już dzisiaj parę razy, zbyt goszczy, która po prostu mówi w takiej setce, że. No, gdybym miała 30 zł, to co bym kupiła? No, to bym sobie klapki nowe kupiła u ruskich, kupiłabym sobie kilka parmajtek, to jest 5 zł i pół litra bym sobie jeszcze kupiła. No, tak po prostu, żeby no, gdzieś, gdzieś się pobawić, nie? No, bo zbyt wielu wesołych rzeczy nie doświadczam na co dzień, więc czemu nie? Więc to są jakieś takie bardzo, bardzo małe rzeczy. Możemy to oczywiście obśmiać, jeżeli jesteśmy jakimiś po prostu kompletnie pozbawionymi empatii z kurczybikami i to, o jezu, klapki i, i, i wódka, ale beka po prostu, ale patologia, ale tu, tu chodzi o jakieś takie rzeczy, które wydaje się, że są w zasięgu, no bo są bardzo prozaiczne, no ale ewidentnie nie są, jeżeli chodzi o tych bohaterów prezentowanych przez Morawskich, tak? Ta sama Benia pyta Jadzi, a czy ty byś nie chciała tak, wiesz, wejść sobie do biedronki i napełnić ten koszyk, tak wedle znania jakimiś produktami, wiesz, Biedronka, nie? Więc tutaj operujemy na polu jakiejś takiej totalnej ekonomicznej chujni, nie? I ja, ja tego aż tak nie dostrzegałem, gdy oglądałem to jako tam jakiś czternastolatek, nie? No bo u mnie nie było tego typu problemu, więc stwierdzałem, no, gdzieś tam zaglądamy do jakichś po prostu gównianych suteren, nie? A, a tutaj mamy do czynienia jednak ze zjawiskiem społecznym, oczywiście, biorąc poprawkę na to, że, że Morawscy, no, dokonują jakiejś selekcji interpretacji, ale to, to tak naprawdę nie ma znaczenia. E, swoją drogą, jednym z moich lubionych kadrów jest ten kadr, w którym e, jeden, z, jeden z bohaterek przechadza się przez, przez swoją miejscowość i napisane jest na murku, PGR-y PGR pierdolone i wyruchane bodajże, nie? To jest, to jest Tak, bardzo... to, tam przechadza się matka Klaudi z Raduszca Starego, dokładnie, nie? Więc tutaj wiemy, co Morawscy robią, oczywiście, nie? Ale z drugiej strony cały ten anturaż Raduszca starego, no jednak sugeruje nam, że jest tam niewiele więcej. Nie? Czarek zresztą wypatrzył, to też jest jakiś bardzo dziwny wątek tak swoją drogą, jeśli chodzi o Klaudię i o Czarka. Mm -hmm. On ją wypatrzył, wypatrzył podczas jakiegoś tam meczu, pewnie jakiejś tam okręgówki tamtejszej. Zauważył jakąś taką dziewczynę, ale dlaczego ją wypatrzył kilkaset kilometrów od Łodzi? On pochodził z tamtych stron po prostu. E, I Mończyk ma jakąś totalną obsesję na punkcie tej dziewczyny, to znaczy jest to kurwa pojebane. Gdzieś między wierszami no, pojawiają się jakieś takie rzeczy, że tutaj można mówić pewnie o relacji romantycznej, erotycznej, ale cholera wie. Ale przede wszystkim tego go pojebuje na punkcie tej, tej Klaudii i wyzwania potem do jakichś starych sąsiadów i nawet przedstawia się jako Stanisław. Mówi, że Czarek to znaczy Stanisław Mończyk i pyta, gdzie jest, gdzie jest Klaudia. No bo no właśnie ta obsesja to jest też dosyć dziwne, bo Klaudia początkowo jest absolutnie zachwycona tym, że ma szansę na Jakąś taką karierę, a nagle w pewnym momencie znika. A w końcu czarek znajduje ją kilkaset kilometrów od domu, w tym raduszcu starym, w jej pokoju i ściąga z jej kołdrę, po prostu ją obnaża, bo ona śpi, śpi w samej bieliźnie. I to jest też. Um... W, tego, w kontekście tego urabiania mam wrażenie dosyć istotne, bo tak, niby Klaudia się jakoś tam emancypuje i separuje od tego Mończyka w którymś tam odcinku, powiedzmy, że 14, już nie pamiętam do końca, niby zgaduje się z Iloną, która ma jej załatwić wyjazd do Italii, niby jest już samodzielna, ale koniec końców, tam chyba w 17 odcinku, podrzuca czarkowi jakieś szesnastki ze swojej wsi, nie? Wiedząc z czym to wszystko się wiąże, więc mamy do czynienia troszkę z takim motywem, że jakaś niewinna osoba wchodzi do biznesu, myśląc, że jest czymś innym niż jest tak naprawdę, rozczarowuje się nim, aż w końcu zaczyna grać w tę grę, nie? I sama staje się taką, oczywiście w cudzysłowie, tutaj stręczycielką, która no, wystawia te dziewczyny z raduszca starego, mimo że już wie, że ten Mończyk to manipulant i że już wcześniej mówiła, że zrobił jej krzywdę, bo ona mówi o tym o tym wprost. Więc to, tutaj nie zawsze jest miejsce, żeby tę postać prowadzić. Nie, żeby jakiś taki story arc stworzyć, ale w przypadku Claudi, która jest tutaj jedną z dominujących postaci, to się akurat udaje, nie? I te wnioski mogą być dosyć, dosyć smutne. Tak, i jeśli chodzi o, o, o moje problemy z tym serialem, taki, to chyba największy mój problem z tym serialem jest taki, że że on niestety pokazuje dzieci i osoby niepełnoletnie w takich sytuacjach bez żadnej cenzury, podając ich imiona, podając ich dane w takim stopniu, że w zasadzie one dzisiaj są absolutnie identyfikowalne w social mediach, tak? Oczywiście wtedy nie było social mediów, no ale still. Wydaje mi się, że, 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 że jeśli morawcy mogliby. Przestać coś robić, to moglibyśmy przestać, nie wiem, pokazywać, nie wiem, 6-7-letnie dzieci, które, nie wiem, są dzie dziećmi, właśnie yy, o, osób, które mają jakieś takie bardzo duże problemy ekonomiczne, czy pracują seksualnie i tak dalej. Oczywiście nie ma niczego złego w, dla mnie w pracy seksualnej, ani nie ma niczego złego w, w, w jakichś takim mm -hmm. tak ciężarach ekonomicznych, natomiast e, wydaje mi się, że to mogły być sytuacje, które kilka lat później mogły się zemścić na tych dzieciach w jakimś tam sposób, tak? W sensie, że te dzieci mogły być jakoś tam stygmatyzowane przez przez spierdolone otoczenie i, i, i jeśli tak rzeczywiście było, to tutaj wina jest absolutnie po stronie telewizji, która decydowała się to puszczać w, takim, a nie innym, w takiej, a nie innej formie. Tak? No, uważam też na przykład, że ta dziewczyna czternastoletnia, ta, ta, ta podnietka, przepraszam, że, 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 użyję tego, że, że użyję tego pseudonimu, ona powinna mieć absolutnie ocenzurowaną twarz. Mm -hmm. To w ogóle nie powinno, nie powinno być tak, że telewizja polska pokazuje... 8 milionów widzom, bo taka, takie były w pewnym momencie podobno liczby, e, jeśli chodzi o, o oglądalność, e, pokazuje 14-letnią dziewczynę, która w zasadzie na oczach telewizów jest molestowana seksualnie, i, i to jest coś strasznego. E, i wydaje mi się, że, 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 że na szczęście dzisiaj dotarliśmy do momentu, w którym jest to dość oczywiste nawet dla influencerów, że jeśli masz dziecko, to to, to może ograniczyć pokazywanie twarzy tego dziecka w, w swoich mediach społecznościowych, bo, bo, bo może się to w jakiś, w jakiś tam sposób kiedyś na tym dziecku zemścić. Nie no, masz rację. Znaczy tutaj mamy sporo screenów i wygląda to fatalnie. Wygląda to po prostu fatalnie. Oczywiście Mończyk za każdym razem wspomina, że on nie jest erotomanem, tylko musi sprawdzić, ale absolutnie poprawianie biustu wprost, poprawianie piersi dziewczyny 16-17-letniej przy kamerze, żeby no, bardziej się zorientować, czy dziewczyna się nadaje. Absolutnie wydaje się tutaj działaniem niekoniecznym. No i tak się można zastanawiać. Tutaj Morawska pyta z OFU w jednym z odcinków, czy to nie wydaje mu się działaniem na granicy prawa. On to oczywiście jakoś tam zbywa, że on niczego nie robi, że to jest właśnie ten narybek, jakaś przedszkolandia, że to chodzi po prostu o to, żeby one tam tańczyły, czy... Czy walczyły, ale z drugiej strony w 2004 roku, ten serial był emitowany do 2004 roku włącznie, pojawił się tekst Edyty Gietki w przeglądzie. I to jest dosyć ciekawe, bo podejrzewamy Mończyka o relację romantyczną, powiedzmy, z Klaudią. Z Klaudią, z Ewą tak naprawdę, z Raduszca Starego. Ale w tymże tekście jest mowa o Karinie, która ma 17 lat w momencie, w którym Edyta Gietka pracuje nad tym materiałem. I pojawia się cytat wprost z Mończyka. Tak? Powiedz to całej Polsce: z Kariną, to jest ta jego podopieczna, pokochamy się dopiero w sierpniu na osiemnastkę. Na razie tylko się pieścimy. Czarek bawi się piersią jeszcze przez dwa miesiące, siedemnastoletniej Kariny. Napiszesz to w gazecie? Prosi na osobności. Więc tutaj, oczywiście, to jest coś, co miało nie wejść do materiału, zakładamy. Ale Gietka, oczywiście, wykorzystała ten moment i wcale się nie dziwię, więc to nam też tutaj coś. Mówi i nie ma znaczenia jakaś rozkmina dotycząca tego, że a z siedemnastolatką tu już można, no to nieważne, że on był tam pięćdziesięcioletnim chłopem, to po prostu pokazuje, że te relacje, no, no wiadomo, że oparte na jakiejś hierarchii na relacji władzy, że one... Były no, nieczyste, więc jak widzimy wianuszek nastoletnich dziewczyn młodszych niż 17, no to trudno się nie zastanawiać nad tym, co tak do końca się wydarzyło w tym boazeryjnym królestwie czarka mończyka, a o czym po prostu nie wiemy. On sam wspominał o tym, będziemy się odnosić jeszcze do materiału z przekroju, ale on sam wspominał o tym, że no, on już się stał wtórnym Erotomanem, że już go rozebrana dziewczyna nie kręci, ewentualnie jak jakieś nowe przychodzą, to początkowo tam jakiś, jakiś dreszcz się pojawia, nie? Więc tutaj jest dużo formułowanych wprost takich sygnałów, które wskazują na to, że, że do tych relacji dochodziło. Tak, wspomniałeś o Boazerii, a więc wejdźmy w temat estetyki, dlatego, że ballada o lekkim zabarwieniu jest totalnym po prostu jakimś takim pamiętniczkiem z początkowych lat zerowych, jeśli chodzi o, no właśnie, ukazywanie przestrzeni domowych. Ja muszę powiedzieć, że w okolice 2002, może 2003, 2004 roku Moi rodzice zdecydowali się przemalować mieszkanie, bo ten nudny taki biały, więc postanowili pójść w pastele i, i akurat... Klasyk. W przypadku y, mojego rodzinnego domu to były, to były z jednej strony taka groszkowa zieleń, z drugiej strony taka, ta, ta, taki moralowo-marańczowy. Nie mówię tego oczywiście z przekąsem, no po prostu wszyscy chyba wtedy tak robili z grubsza, tak? E, i, I widzimy te past, tych pasteli bardzo wiele w, w tych ty, ty, ty mieszkaniach. To są czasami takie, takie majtkowe rejony, nie? Jakieś takie, y, 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 jakaś taka taki jasny błękit majtkowy albo, albo jakiś taki róż dziwny, nie? To są naprawdę um, to, to straszne flashbacki, które ja mam, dlatego że wydaje mi się, że y, jako osoba, która spędziła trochę czasu w takich, w takich przestrzeniach, że to nie robi dobrze na głowę, jak jesteś w takim. <śm> raz, że przyciemnionym pomieszczeniu, no bo jeśli masz biel ścian versus nawet jasny, jakiś taki jasną pomarańcz albo jasną zieleń, to to są jednak ściany przyciemnione troszkę. A, a, a dwa, że nie wiem, no właśnie wszystkie takie kolory, które są w okolicy łososiowego, pobrańczowego, może w kierunku tam pchające w kierunku jakiś takich ciepłych barw czy one potrafią wkurwić człowieka w którymś momencie. W sensie one są, one są trochę zbyt intensywne, żeby w nich przebywać przez cały czas. Więc to jest wspaniała rzecz, jeśli chodzi o wystrój w polskich, że wróciliśmy do tej bieli. E, mody wracają, mam nadzieję, że akurat ta konkretna moda na pastele na ścianach nie wróci, e, ani na, na, na boazerie, które też e, pod boazeriami potrafiły się robić dziwne rzeczy momentami i, 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 i ja, ja dzisiaj nie polecam mieć boazerii w domu, nawet chyba, że z nie wiem, przyczyn nostalgicznych na przykład, że ktoś stwierdzi, że chce się poczuć jak w 96, więc sobie zrobi boazerię w przedpokoju. Ale tak, ale są też, y, 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 są też wszy wszystkie takie artefakty, które, które, które są y, 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 powiedzmy y, artefaktami potransformacyjnymi, tak? Czyli na przykład te meblościanki, które nie są już tymi meblościankami perelowskimi, które, które myśmy wszyscy trzymali od lat 70., -tych, 80. -tych w domach, one zaczęły iść na śmietniki dość, dość mocno pod koniec 90 i zaczęliśmy kupować, co? Nowe meblościanki. No, nowe zestawy, które by, bywały wykańczane tak, że człowiek nie wiedział, czy, czy, czy znalazł się w mieszkaniu w Raduszcu Starym, czy na przykład w Wersalu. <l> Bo tam było dużo takich, takich, wiesz... Dekoracyjnych w cudzysłowie. Tak, sytuacji. Bo to, nie jest, to nie jest ta meblościanka na wysoki połysk, tylko to jest ta meblościanka, w której są drzwiczki oszklone i to szkło jest przerywane na przykład czasami złotymi, oczywiście to nie jest złoto, ale jakimiś złotymi akcentami. To znaczy ta meblościanka jest czarna, ma trochę szkła i te, trochę tego złota. To jest potworne, w sensie to, to jest coś, co się bardzo, bardzo źle starzeje i też tego nie mówimy w takim tonie, że no jak to tych ludzi nie było stać na najlepszy design? No kurwa, nie było. Nie? No, oczywiście wszyscy mieszkaliśmy w takim anturażu, ale mam wrażenie, że on nie robi najlepiej na głowę. Tak, zasrywanie tych mieszkań jakimiś takimi bibelotami, właśnie takimi pamiąteczkami, niby wiesz, jakimiś słonikami, to wszystko tutaj jest. No i przy okazji, jeszcze co też się starzeje tak sobie, chociaż można podchodzić do tego z nostalgią, i, i mi się to też zdarza, ale to takie upgrade'owanie PRL-owskich budynków. Tam jest taka scena, że Daria wchodzi do Urzędu Pracy w Łodzi i mamy, mamy taki typowo klockowy budynek. Ale przy okazji mamy jeszcze taki łuk, jakiś taki blaszany, taki daszek i poręcze, wiesz, to, to że już, to już przychodzi nowe tysiąclecie i to jest coś, co się bardzo, bardzo źle starzeje. No oczywiście, że głównym bohaterem jest tutaj to wspomniane mieszkanie Mończyka. Mieszkanie dodajmy no z rurą do, no dzisiaj byśmy mówili o Poldensie, on tam po prostu no, testuje te swoje, te swoje... Przyszłe pracownice, powiedzmy. I o tym też się w paru um, artykułach wspominało. To znaczy. Mończyk bardzo chciał, żeby ta rura była wyeksponowana, bo to miał być pierwszy test dla jego tancerek, a ciekawscy sąsiedzi oczywiście podglądali przez balkon Mończyka, co się tam dzieje wewnątrz, więc to jest jakieś takie po prostu upiorne, jakby połączenie tej boazerii z tym jakimś wyzyskiem po prostu, z tym jakimś śliskim wątkiem związanym z nieletnimi dziewczynami. Jest to absolutnie potworne i bardzo twoje weekendowe, bym powiedział, tak. bo to jest, kurwa, bo to jest wnętrze... Ono wygląda tak, jakby było zaprojektowane po to, żeby użyczać to twojemu weekendowi. Oczywiście twój weekend się często też opierał na jakichś nadesłanych materiałach, tak. ale to jest absolutnie ta estetyka po prostu, wiesz. Naczelny twojego weekendu to projektował, przysięgam. Ta rurka jest prawdopodobnie jedynym elementem wystroju mieszkania Czarka Mończyka. Który nie jest drewniany. <gry> nie, który jest jakoś tam, znaczy też, ale, ale który jest jakoś tam powiązany z mieszkaniem Jacka Łągwy. Bo Jacek Łągwa, przypomnijmy, tak. też, też miał, miał rurkę w mieszkaniu z jakiegoś powodu odsyłamy do odcinku podcastu o zespole ich troje. Niemniej do tego wszystkiego dochodzi muzyczka. Muzyczka, która. I teraz tak. Morawscy, kiedy robili chłopaków do wzięcia, zdecydowali się tam na disco polo. To jest chyba najprostszy możliwy wybór, jeśli chcesz zrobić lekko klasistowską opowieść o, o, o wsi, biedzie i, i, i prowincji szeroko pojętej, tak? Więc tam leciały, leciały niekiedy fajne numery, na przykład, nie wiem, ja bardzo lubię Gdzie Ty Jesteś z zespołu MIG, to jest piosenka mm -hmm. Polo z bardzo zajebistym refrenem moim zdaniem i będę się tego trzymał, że to jest zajebisty refren, który jest kładziony niestety przez zwrotki, które są dość kiepskie, ale refren jest zajebisty. Natomiast tutaj mieliśmy rok 2002-2003, kiedy ten serial powstawał. To jest pewnie już po, Euro, po, po World Cupie 2002, Korea-Japonia. Więc Morawscy poszli w co? No, Disco Polo wtedy było raczej cenzurowanym, tak? I, I Disco Polo było wtedy w jakimś tam odwrocie, tak? Przynajmniej jeśli chodzi o takie miejskie, wielkomiejskie postrzeganie, tak? Na wsiach pewnie działy się koncerty i imprezy, ale, 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 ale powrót Disco Polo do miast nastąpił dopiero parę lat później na jakichś juvenaliach, nie tylko. Natomiast tutaj się w związku z tym na muzykę gitarową, na, na, na rock'n'roll, rol I tutaj czy, co, czego się śmiejesz? No, mówię jak jest. Głównym hicciorem, z którym można skojarzyć balladę o lekkim zabarwieniu erotycznym jest piosenka Mariola Walczy w Kisielu Cover Sweet Little Sixteen czekaweriego. No, no, tak. no przy okazji tutaj dodatkowy <laughs> wątek. Tak. Czarka Mończyka czy Bończyka. I, i tak. I, i, I to jest rzeczywiście numer, który tekstowo bardzo mocno odzwierciedla to, co dzieje się w serialu, nie? No rzeczywiście to jest piosenka dokładnie o tym, e, o czym jest serial i też ona w jakimś tam stopniu zahacza e, o to, że, że, że te ten, 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 ta, ta walki w kisielu e, to jest po prostu wybór wynikający z sytuacji gospodarczej, nie? No bo tam jest le leci, że walczy daleko od domu, by nie poznano jej, nie mówi o tym nikomu, nie zrozumieliby jej e, i tak dalej. Jutro ucieknie stąd, łatwiejsze rzeczy niż wczoraj, pasjonuje i ją, nie? I, i to, to, to rzeczywiście jest jakiś tam ślad, powiedzmy, wrażliwości społecznej e, e, autora tekstu. Tak, tutaj jest też dodatkowy wątek, bo Chuck Berry, z tego co nam wiadomo, nie był najfajniejszą osobą, jeżeli chodzi o nie wiem, podejście do kobiet. Tak to delikatnie ujmę. Tutaj właściwie nie wiadomo, czy to jest cover Serfin USA, który jest coverem Sweet Little Sixteen, czy to bezpośrednio z Berego, ale no właśnie. Mówiłeś o tym, że Disco Polo było nacenzurowanym. Tutaj niby e, każdy z odcinków no, otwiera jakaś taka sekwencja dyskotekowa no i mamy muzyczkę taneczną For On The Floor. Coś, co pasuje do estetyki tego serialu, ale jednak <grym> największą rolę tutaj odgrywa ta muzyka Sex Bomby, taka rock'n'rollowo, pankowo jajcarska i tak zastanawiamy się w ogóle, kurwa, o co chodzi. Wydaje się, że jest to dosyć randomowy wybór i naprawdę w pierwszym momencie można stwierdzić, że no dobra, no Prusumorawscy chcieli mieć jakiś zespół, który ma w nazwie coś seksualnego i tak stwierdzili, no piersi nie, to będzie, to będzie nas za dużo kosztowało, nie, więc okej, okay, seks bomba, ale ta piosenka, yy, o której mówiłeś, no właśnie, ona nie powstała na potrzeby tego serialu. Ona wyszła w 2001 mhm. na, na płycie Historia, jakiej nie znacie. I jest dokładnie o tym, więc tutaj to idealnie się tak naprawdę zazębiło. Nie jest to żaden randomowy wybór, bo, bo tak jak powiedziałeś, no jest to piosenka, no właśnie taka, która nie może się zdecydować, czy jest empatyczna, czy jajcarska, no ale pojawia się tam wątek, właśnie dziewczyna pracuje za ladą i generalnie jest słabo, a tutaj jest szansa na to, żeby się. Żeby się wyrwać. Ja, oczywiście, już po iluś tam seansach ballady uważam, że to by nie mógł być żaden inny zespół, mm. bo mi się to ułożyło w głowie, ale sam wybór, żeby to było akurat to. Jednak jest trochę bezsensowny estetycznie. Nie? To mógł być Big Cys, Mateusz. Totalnie, ja bym widział Big Cyca. Że... Wtedy, za dro... Wtedy, wiesz co, za, za dużo pieniążków by wzięli. no uh -huh. I cookies i Big Cyc. Myślę, że to była taka ekonomiczna decyzja. Oni <laughs> mają piosenkę w sumie o tym, o czym chcemy nakręcić ten serial. Weźmy ich po prostu. I tak już poszło. Ile no? mają takich piosenek? Jedną. No, dobra, Do starczy. Dobra, Wrzucimy <laughs> jeszcze tam fragment Halo to ja i jakoś to tam będzie. No. No i tak, i co? No, chyba warto tutaj przejść do kontrowersji. Oczywiście myśmy dużo już mówili o tych kontrowersjach, które zapoczątkował ten serial. Tak, z jednej strony była rzeczywiście ta krajowa, Radia, Rada Radiofonii i Telewizji, która postanowiła zestrać się na ten serial. No właśnie moim zdaniem mogliby zwrócić uwagę jednak na to, że tam są, nie wiem, pokazywane nie czytałem całego, całego tam tego uzasadnienia, tak, A być może była o tym mowa, ale, ale ja bym tutaj właśnie zwrócił uwagę na to, że tam były filmowane dzieci w sytuacjach. Takich, a nie innych, i hmm. może nie powinno tak się dziać, że telewizja publiczna bierze się za takie tematy w takiej formie, ale też Creed po prostu postanowiła wziąć się za sam temat, tak? No i jakby tam zostało stwierdzone, że, 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 że no właśnie, propagowane były antywzorce rodzinne, zachęcenie do picia alkoholu i deprecjacja roli kobiety. I jest, Są to dość nietrafione y, zarzuty, moim zdaniem, wynikające chyba z jakiejś takiej bardzo, y, powiedzmy, naskórkowej, znaczy tak. z ta, 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 ta jakiejś takiej kościółkowości dziwacznej, nie? Że co to, jak przed 23 leci serial i tam dziewczyny tańczą w kisielu, znaczy walczą w kisielu, tam, tam nic się nie dzieje, jeśli chodzi o nagość, nie? Prawie. Tam naprawdę, jak widać, półsłutka w tym serialu to, 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 to ten, ale tak generalnie to. E, tam rzeczywiście on jest dość niewinny i z taką tezą też zgadzali się respondenci dlatego że został stworzony sondaż wśród telewizów i ponad 60% stwierdziło że decyzja o emisji serialu i że emisja serialu o tej konkretnej godzinie a nie o innej czyli przed godziną 23 była słuszna więc w zasadzie tam można założyć że tylko niewielka liczba telewizów niewielki odsetek telewizów miał z tym jakiś problem no ale takie Wielkie odsetki bardzo często są bardzo głośne nie? I, i, i kończy się to właśnie w ten sposób, czyli karami y, od Krajowej Rady. W tym wypadku była to kara symboliczna, bo 10 tysięcy złotych. No tak, no, ówczesna szefowa Krajowej Rady, Danuta Waniek, mówiła, że to ma być swego rodzaju żółta kartka, dlatego taka niska kara. Ale ciekawe jest to, że wtedy prezesem TVP był Jan Dworak, który już kilka lat później, już jako szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wlepi. TVN-owi karę 300 tysięcy złotych. Chodzi o odcinek rozmów w toku dotyczący seksualności nastolatek. E, Okej, okay, to jest tam godzina 16, już nie pamiętam o której rozmowy leciały, ale mniej więcej w tych, w tych rejonach, a tutaj godzina 22, więc a, można by się zastanawiać. No, generalnie poszło o to z balladą, że jednak po 23 tego typu treści powinny się pojawiać te argumenty, o których mówiłeś, są bezsensowne, bo to jest takie podejście właśnie głównego nurtu, który podejdzie do tego pruderyjnie i mówi, nie, tam się Złe rzeczy promuje i tak dalej, ale się nie zastanowi nad tym w sumie, dlaczego ludzie, którzy są tam sportretowani, robią takie, a nie inne rzeczy. Jakby tego typu wtórna refleksja nie następuje. Nie no, tej nagości, co tam trochę było, tak naprawdę, to też był z perspektywy mm, tych czasów. Pre-internetowych, dosyć efektowny i atrakcyjny serial. Ja oczywiście wypowiadam się z perspektywy wtedy 14-latka, ale to się podglądało jakimś takim ciekawskim okiem. Natomiast pomijając tutaj jakąś pruderię. Na tym się kłopoty ballady nie kończyły, bo jak czytamy w Onecie w starym artykule z 2004. No, sprawą ballady zajmuje się także prokuratura rejonowa dla Warszawy Mokotowa, do której zespół do spraw pomocy ofiarom przestępstw przy Urzędzie Miasta skierował zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przez Mończyka, zespół zarzuca Mończykowi oraz innym osobom z nim współpracującym, popełnienie przestępstwa polegającego na doprowadzeniu podstępem innej osoby do poddania się czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności. Jest to oczywiście gruby zarzut. Mończyk się do tego odnosił na łamach faktu i mówił o tym, że to reżyserka kazała mu łapać dziewczyny za piersi i że tak to po prostu lepiej wyglądało i że źle go przedstawiono, no, no ale można się domyślać, że taka linia obrony zostaje przyjęta w takich sytuacjach. Ale ciekawy jest też tutaj wątek Ilony, którą obserwujemy przez dłuższy czas, właśnie jako no, przyjaciółkę, dziewczynę, pomagierkę Mończyka. Ale Ilona w tym samym 2004 roku wypowiedziała się na łamach wirtualnej Polski na temat Mończyka. Mówiła o tym, że w kwietniu tego samego roku od niego odeszła już tak na dobre. I mówiła o tym, że ma nagrania dziewczyn, które zeznają, że czarek traktuje je jak śmieci. Na marginesie, no Morawscy też mają nagrania dziewczyn, które Mończyk traktuje tak. jak śmieci. i Oglądaliśmy to wszyscy i cały czas można to znaleźć w wielu miejscach, czego dowodem jest ten podcast. No, Poklepuje po pupach i piersiach, obrzuca złośliwymi i wulgarnymi wyzwiskami, czasem upija, żeby chętniej się rozbierały i nie żądały za to pieniędzy, nie płaci im wynagrodzeń, nie podpisuje umów. Ilona, Ilona Szkołuda, mówiąc precyzyjnie, wspominała w tym samym artykule, że no, ma jakieś takie kwestionariusze wypełniające przez te tancerki, z których jasno wynika, że nie mają 18 lat, ale to też wiemy z samego serialu. I mówiła też o tym, że ma po prostu teczkę jakichś kwitów, które mogą pogrążyć Mończyka. Dodała jeszcze, że boi się o swoje życie, bo wie, że Mończyk ma świadomość, że one te. Kwity posiada. Jeszcze wspomniała przy okazji w tym artykule, że te dochody Mończyka nie są w żaden sposób fiskalizowane, że tak to nazwę, że oficjalnie on po prostu dostaje 400 zł renty i z tego żyje. Możemy to, sobie, no możemy to sobie wyobrazić, że jest tutaj jakiś fiskalny wałeczek. I wspominała też w tym artykule, to są kolejne mocne zarzuty, że Czarek namawiał niektóre dziewczyny do pracy w agencjach towarzyskich znajdujących się na Pomorzu. Natomiast to są wszystko zarzuty niepotrzebne. Twierdzone. To znaczy to postępowanie się toczyło wówczas e, wspomniane warszawskie mokotowskie nieudowodniono mończykowi Niczego takiego, no i nie jest to oczywiście jedyny wątek kryminalny, który się w kontekście tych bohaterów ballady pojawi, o czym powiemy jeszcze później. Tak, tak. Ja absolutnie wierzę pani Ilonie w to, że Czarek Mączyk potencjalnie mógłby być niebezpiecznym człowiekiem. Tak, biorąc pod uwagę to, co widziałem i to, jak się znam na ludziach, Mateusz, to wydaje mi się, że, że rzeczywiście chyba to nie jest gość, z którym chciałbym mieć jakieś, nie wiem, nieprzyjemności takie życiowe, nie? że, że on miałby mi. Coś do, do zarzucenia, i zacząłby przychodzić do mnie do domu albo stawać pod moim, pod moim blokiem, czy coś. Wydaje mi się, że coś takiego mogłoby się spokojnie wydarzyć, nie? biorąc pod uwagę to, w jaki sposób on traktował. Dziewczyny, z którym współpracował, i, i ich rodziny, nie, więc, więc tak, to, może to nie jest jakiś tam pierwszy yy, yy, y ouais, yy, największy gangus świata, ale, ale, ale prawdopodobnie y -y. coś psycholskiego mogłoby się wydarzyć. No tak, no, o Baladzie w ogóle było głośno. Nie chodzi tylko o karę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o Baladzie, a przede wszystkim o Mończyku się mówiło i w 2004 roku w numerze 8 przekroju pojawił się duży materiał, tutaj podkreślmy, okładkowy jak Bartek słusznie zauważył w naszej rozmowie prywatnej, na okładce mamy dwóch wielkich Polaków, nie, nie jednego, bo przede wszystkim mamy Czarka Mończyka, ale poza tym jeszcze Tomasza Lisa, więc tak zwany mocny numer, można go znaleźć w całości w internecie. No i co, mamy tutaj okładkowy materiał Joanny Gorzelińskiej z, ze zdjęciami Igora Omuleckiego, które robią spore wrażenie, bo są dosyć niebezpieczno, tajemniczo, dziwne, w każdym razie nie sprawiają, że myślimy o Mończyku, o osobie godnej zaufania. No i jest tutaj taki materiał, w którym Gorzelińska odnosi się do rozmaitych opinii na temat Mończyka, że erotoman, że pedofil, że stręczyciel, etc., no i Mończyk ma okazję jakoś się do tego odnieść. Mówi tutaj między innymi to, co my już sygnalizowaliśmy, to znaczy, że Morawscy... No, zrobili mocną selekcję bohaterek. Tutaj o Irenie Morawskiej mówił, cytuję. Podrzucała najładniejsze, a powybierała brzydsze i biedne. Bardzo to w ogóle miłe wobec dziewczyn, które występują w balladzie. Bardzo, bardzo spoko. Pada tutaj odpowiedź, wydawałoby się, na fundamentalne pytanie, co się z tym makaronem z walk dzieje. I to jest dosyć mocny fragment, nie ukrywam. Tutaj zahartowany zimną wodą makaron transportuje do dyskotek w mocnych workach do cementu. Po imprezie, jak opowiada, 100 kg klusek jego przyjaciel Ryszard Dwójcik. właściwie Właściciel dyskoteki Alka zawozi do schroniska dla zwierząt. No i powiedzielibyśmy, spoko, nie marnuje się przynajmniej, No jest to dużo pożywienia. Ale mm, wspomniany Ryszard Wójcik został przez autorkę tekstu zapytany o to, czy rzeczywiście tak to się dzieje i odpowiedział, dostałem raz makaron od Czarka, połowę dałem siostrze, a drugą połowę bratu. Do schroniska <laughs> niczego nie zawoziłem. I tak, kurwa, jeżeli to rodzeństwo to nie są świnki, to... Nie wiem, to jest dosyć dziwne. Ja pierdolę będę tutaj, tutaj pojawia się dużo innych wspomnień Mończyka dotyczących, o czy to pracy w łódzkim pogotowiu, czy to pracy w teatrze nowym w Łodzi. I za każdym razem Gorzylińska tutaj starała się skonfrontować te wspomnienia z ludźmi, którzy tam pracują i pracowali rzekomo w czasie, w którym e, przebywał tam Mończyk. I za każdym razem oni mówią, nie, w ogóle. Znaczy kojarzymy go z serialu, w sensie nie, nic, tak, nic takiego się nie, nie, nie wydarzyło. tak? Mończyk wspomina też o imprezie, którą poprowadził zamiast Michała Wiśniewskiego, 18-letniego. Michał Wiśniewski nie mógł się dostać do klubu, w którym miał odstawiać konferencjera, więc zajął się tym Mończyk i wszystkim się bardzo spodobało. Wiśnia tutaj nie odnosi się do tego. Tu Gorzelińskiej nie udało się już dobić do Wiśniewskiego. W 2003-2004 mogło to być bardzo, bardzo utrudnione, ale zastanawiamy się, czy faktycznie coś takiego miało miejsce, więc ilekroć mówimy o. O I o jego jakichś wspomnieniach, o biografii, że tutaj zagierka, że coś tam, coś tam, to jednak musimy to dzielić przez pięć, no bo te wspomnienia osób. Na które on się powołuje, między innymi na Michała Fajbusiewicza. Jak wynika z artykułu, tak, to w ogóle świetny znajomy, współpracowaliśmy. Fajbusiewicz powiedział, że no kojarzę gościa w scenie, ale nigdy w życiu nic z nim nie robiłem, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to materiał taki, no demaskatorski i dosyć mocny i interesujący, ale z drugiej strony, czy po seansie ballady mogliśmy podejrzewać, że, że Mończyk nie mija się nigdy z prawdą? No raczej nie, no raczej mieliśmy już ugruntowaną opinię, że to hochsztapler i ściemniacz i, i manipulant, prywaciarz. Tak, tam jest jeszcze mowa o, o, o tym, że <grych> Mończyk miał organizować jakieś takie naturystyczne show plażowe i tam udział mieli wziąć Tadeusz Drozda i Krzysztof Dałkiewicz, <grych> Tadeusza Drozdy, o ile wiem, pytałeś, tak? Jak do... maila, ale dopiero dziś, A, dzień, w dzień nagrania, także damy, damy znać. Nas, tak. <grych> ale Krzysztof <grych> to Dałkrzewicz wypowiedział się już w samym przekroju. Powiedział, że nie zna tego człowieka i że nigdy w takim imprezie nie, nie wziął udziału. I oczywiście mogło być tak, że ci ludzie jakoś tam próbowali się odcinać od Mończyka, czy, czy, czy nie wiem, zrobili coś takiego raz w życiu i, i, nie wiem, trochę się tego krępowali, więc ten... Ale jeśli masz takie nagromadzenie tych wątków i takie nagromadzenie osób, które mówią, że nie, no, ja nie znam tego pana, to to może równie dobrze oznaczać, że po prostu Czarek Mończyk jest manipulatorem może tak oznaczać? nie wiem, nie wiem. No, może nie, nie musi, musi ale może, może. Tak, jeszcze w temacie Cezarego Mończyka wypowiedział się dla nas nasz gość i teraz właśnie puścimy, proszę Państwa, wypowiedź Bolesława Chomlego. No i kilka lat, temu, jak, kilka lat temu, jak znalazłem ten przekrój urodziców, to obejrzeliśmy sobie z Magdą, moją żoną, wszystkie właśnie odcinki balady o lekkim zabawie erotycznym. Jeszcze raz, bo ktoś wrzucił na, na, na YouTube... Te odcinki w wersji, jakiej była, no ale była. No i obejrzeliśmy rzetelnym okiem, e, Izabeli Kisio, hehehe. obejrzeliśmy rzetelnym okiem e, te e, wszystkie odcinki. No i to po prostu, to jest rozpięto w głowie, jak patrzymy się teraz na to, co działo się na początku lat 2000. To było ekstremalnie straszne, co tam się działo, zwłaszcza to, jak traktował te dziewczyny. Ja nigdy nie zapomnę tego, e, jak one całą noc e, biły się w kiślu, e, czy rozbierały, się czy tańczyły, czy próbowały w ogóle cokolwiek jakoś zaistnieć, próbowały jak, jak jako, jakoś zapracować, a na koniec nocy, już rano czorek nie mówił, że dostałem 10 zł, albo najgorsze kilka razy usłyszał, że one nic nie dostają. I te dziewczyny zwieszały głowę i wracały do domu. A to w ogóle mówi, jak to straszne były czasy. Jaka wielka była no, wielkie pole do manewru, do wykorzystywania. Dla mnie straszne były te, mam takie obrazki w głowie, jak na przykład y, jakiś ojciec jednej z tych dziewczyn y, mówił, mówił że, że ktoś jej obiecał karierę w, karierę w Hollywood i tym kimś był Czarek Mończyk, który o to wszystko mówił tym dziewczynom i tym rodzicom, kiedy byli zaniepokojeni o to, co robią ich córki. No to było y, straszne dziękujemy bardzo. Tymczasem, 6 lat po demaskatorskim, jak powiedziałeś, artykule w przekroju, Morawscy postanowili odezwać się do Bończyka po raz kolejny i stworzyć sequel ballady. I to już było coś, co było raczej zbliżone do chłopaków do wzięcia, tak? Czyli, mhm. czyli dużo jakichś tam właśnie inscenizowanych scenek, jakichś tam, wiesz, troszeczkę, troszeczkę nabijania się, taki troszeczkę luźniejszy, powiedzmy, luźniejszy klimacik. Być może Wynikające z tego, że po prostu byliśmy już kilka lat po wejściu do Unii Europejskiej i poprawiło się gospodarczo, więc trochę trudniej było szukać aż takich smutnych rejonów polskich. oczywiście istniały, tak, ale, ale nie w takim natężeniu jak w 2002 czy 2003 roku. Więc, więc tak, no, nie przetrwał ten sequel do dzisiaj. TVP nie zgodziła się go puścić, natomiast są fragmenty jego na YouTubie pojedyncze i y, ja dałem radę obejrzeć dwa. Pierwszy, w którym jest jakiś taki pokazany taki reunion niby spontaniczny y, Mończyka i Ilony i jest, jest to bardzo źle zagrane i widać, że po prostu Morawscy to wyreżyserowali i nie wiem, co oni sobie myśleli, kiedy robili tę scenę, dlatego, że to po prostu niemożliwe, żeby, ta, żeby to, t, t, ten reunion wyglądał dokładnie tak, jak tam zostało pokazane. Nie? To, jest, to jest nierealne, żeby, żeby, żeby coś takiego y, spontanicznie nagrać, dlatego, że widzimy Mończyka przed drzwiami do Ilony, Ilona, która tam się wije przed swoim lustrem, swojego takim takim lustrem, takim pofalowanym tak. lustrem. Tak? I też Ilona stoi pod takim pofalowanym również żerandolu zrobionym z takiej rurki, takim, nie wiem, metaloplastyka jakaś taka wybitna. No i nie wiem, no jest, wygląda to bardzo cring'owo. I jeszcze bardziej cring'owo i paskudnie wygląda fragment, w którym czarek mączyk próbuje. Zatrudnić y, panią y, pochodzenia mongolskiego do, 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 do jakichś tam swoich przedsięwzięć, jednocześnie robiąc sobie jaja z tego, w jaki sposób mówi po polsku, jednocześnie y, nie wiem, no, z, 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 pokazując tak zwane chińskie oczy i mówiąc ciąg, ciąg, ciąg. E, zobaczyłem te dwa fragmenty, podziękowa jest ich więcej, ale podziękowałem uprzejmie. przejmie, by chyba wszystkie. E, ja widziałem wszystkie, które są dostępne, no bo rzeczywiście, po pierwsze, nie dziwimy się absolutnie, że TVP nie chciało tej produkcji, nie znamy <laughs> szczegółów, ale to, co się zachowało jest mało mało atrakcyjne te odcinki były publikowane na stronie balladafilm.pl to jest strona która już od dawna nie istnieje i tam po prostu pączkowały jakieś randomowe SEO rzeczy potem przez lata na temat filmu to znaczy strona była nieaktywna i jakoś tam Przejęta, no i rzeczywiście to jest jakieś ostentacyjnie inscenizowane. No, pojawiają się też dalsze losy Joanny Naturalny, czyli Joanny Balaklejewskiej. Jest mowa o tym wydawcy, o, o książce, która w końcu trafi na rynek, o tym, że rozstała się z Mirkiem, że po prostu skupia się na tej książce i na dziecku i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to ciekawe. Nie wiemy, ile tych odcinków było tak do końca. Zachowało się kilka, kilkuminutowych, i to jest też taki format, że no, nie jesteś w stanie. Rozwinąć tej historii zupełnie. Tam mieliśmy w przypadku ballady 22 odcinki, miało ich być 12, ale dokręcono jeszcze, bo, bo po prostu żarło, bo siadło. A tutaj mamy kilka jakichś takich strzałów, jakaś nowa postać, czyli Paulina, która była w domu dziecka i chce być modelką, ale no nic no nie ma tutaj po prostu miejsca, nie ma, nie ma przestrzeni, nie ma powietrza, nie ma żadnego komentarza. Więc można zerknąć, ale to jest jakiś taki, no jakiś taki suplemencik. Suplement to jest też słowo, które pasuje do dalszego życia Mirosława naturalnego. No, bo tak, troszkę sobie wcześniej pogadaliśmy poważnie, troszkę pośmieszkowaliśmy, ale, oczywiście, tutaj, jeżeli chodzi o Mirosława naturalnego. Już po rozwodzie, zdaje się, z Joanną. Tutaj było dosyć poważnie. Tak? W 2005 roku w Campo Basso we Włoszech znaleziono w jednym z klubów zamordowaną tancerkę, która pochodziła z Rumunii. W tym samym klubie tańczyło też sporo dziewczyn z Polski. No i jako, że po tym morderstwie włoska prokuratura zaczęła się interesować tym tematem, no to mm, chcieli się dowiedzieć skąd te dziewczyny przyjechały, skąd się wzięły w tym klubie i, i, i co one tam tak do końca robią. Okazało się, że niekoniecznie zajmują się tylko tańcem, tylko są zmuszane do prostytucji i część tropu wprowadziła do Mirosława Naturalnego, więc tutaj jest dosyć grubo. W 2010 roku Naturalny został aresztowany, nie, musi, nie musimy się podpierać Mirosławem N, bo, bo już jest po sprawie. Został aresztowany, w 2011 rozpoczął się proces, tutaj rzecznik prokuratury apelacyjnej w Katowicach wspominał o tym, że no tutaj już mówi to w oskarżycielskim tonie, że w latach 2005-2009 wysyłał kobiety do Włoch, Grecji, na Maltę, nawet do Japonii. Były werbowane przez ogłoszenia, w których podawano, że chodzi o pracę hostessy. W rzeczywistości świadczyły także mm, usługi seksualne. Wedle rzecznika mm, naturalny dostawał za każdą z dziewczyn 250-300 euro, no i łącznie zarobił jakieś 120 tysięcy złotych na tym wysyłaniu dziewczyn, no na działalności no, po prostu susenerskiej, czy po prostu na handlu ludźmi, bo tak to należy że tutaj nazwać. Oczywiście nie był jedynym oskarżonym. W 2017 roku ten proces jednak się skończył i naturalny został oczyszczony z zarzutów, to znaczy nie udało się udowodnić, że wiedział w jakim celu wysyła te dziewczyny za granicę. A skoro tak, to było to zwyk zwykłe pośrednictwo pracy. No, ale jest to też taka sytuacja, no wiesz... Typu niesmak pozostał, to znaczy trudno byłoby współpracować z osobą, przeciwko której toczył się przez kilka lat proces dotyczący handlu ludźmi tak byśmy może zakładali, nie wiemy, nie mamy takich znajomych, natomiast co robimy, gdy taki proces się zakończy, gdy zostaniemy oczyszczeni z zarzutów? No, Mirosław Naturalny miał na to jasną odpowiedź, mianowicie zaczął grać Śląskie Szlagry, tak, to muzyka rozrywkowa, taka czysto śląska, nie mylić z Disco Polo oczywiście, bo tutaj niektórzy by się pewnie wkurzyli. Mirosław Naturalny jako wykształcony saksofonista dołączył do zespołu Bernadety Kowalskiej i znaleźliśmy taki materiał ze strony szlagierowo Pl, to znaczy z kanału całkiem popularnego na YouTubie, jest tam krótki wywiad, w którym naturalny się między innymi udziela, mówi o swoim kolejnym dziecku, o, o byciu młodym ojcem, jakieś takie głupoty, natomiast... Jest to wszystko w tym kontekście bardzo, bardzo dziwne, natomiast my, my nie jesteśmy tutaj organami ścigania, więc podrzucamy to informacyjnie, że taka sprawa miała miejsce i w kontekście jego rozkmin dotyczących tego, że dziewczyny są takim samym towarem jak piwo, alkohol i papierosy, no jest to podwójnie dotkliwe tak naprawdę. Tak, to jest podobnie problematyczne, znaczy podobnie sobie nie pomógł Mirek, jak, jak Czarek, kiedy mówił, kiedy określał ten, ten swój pokój wypełniony 14-latkami jako tam przedszkole? czy jest jakieś... Przedszkolandia. Przedsz... Mhm. Przedszkolandia, tak? No Czarku... Ja nie wiem, czy, czy, czy to mm -hmm. jest dobre określenie. Dobra e, tak, ja ledwo poznałem, muszę powiedzieć, Mirka e, naturalnego e, w, na tym materiale z, z, z kanału szlagierowo.pl. Cóż, no być może jeśli, jeśli Mirek nie zajmuje się tym, czym zajmował się kiedyś, to chociaż możemy powiedzieć tyle, że realizacja jakoś tam, jakoś tam pomogła. Czy znaczy, to akurat nie było kary więzienia, tak, ale finalnie... Saksofon ale... jest lepszy niż sutenerstwo, to prawda. Tak, tak, tak. tak. <laughs> Natomiast tak, co, co u byłej już żony Mirka, czyli u Joanny obecnie nazywający się Joanna Balaklajewska-Wilson. Swoją mm. drogą, Balaklajewska to jest bardzo ładne nazwisko. nie? Mm. nie? E, Balaklajewska-Wilson próbowała działać na YouTubie prowadziła kanał o nazwie Choose Life. Jest to bardzo, bardzo dopasuje do wszystkich wypowiedzi, które, na które decydowała się w balladzie o lekkim zabarwieniu, tak? Ona była generalnie dość natchnioną, powiedzmy, osobą i można by było powiedzieć nawet, że inspirującą do pewnych rzeczy. Jeśli, jeśli miałbyś skłonność do inspirowania się takimi postaciami, to, to oczywiście, że tak. Wspominała pracę nad serialem różnie. Z jednej strony czasami mówiła, że serial ją jakoś tam skrzywdził i pokazało ją jako w jakimś takim Dziwacznym świetle, groteskowym, a, a potem stwierdziła, że to, co widocznie takie były po prostu realia rynkowe, i tak się robi takie seriale, i, i, i nie ma co się gniewać na którzy byli bardzo otwartymi ludźmi, i, i że ofiarą się już nie czuła. Bala Krajewska wyszła ponownie za mąż, stąd też nazwisko, nazwisko Wilson. Wyszła za niejakiego Matthew Wilsona. To jest animator pochodzący z Nowej Zelandii, który później zamieszkał w Polsce. Niestety zmarł dwa lata temu. Przez jakiś czas prowadzona była bodajże zbiórka na, na pomoc dla, dla, dla Matthew. Niestety tutaj tej, tej, tej pomocy nie udało się skutecznie uzyskać. I, I tak, no jeśli szukalibyście dzisiaj jakichś śladów po pojejania no to no to pani Balachlejewska-Wilson zupełnie się nie kryje z tym, że po pierwsze, że to jest ta osoba, a po drugie no właśnie prowadzi otwarte kanały na na TikToku i, i, i na Instagramie, i zapraszamy do followowania, prawda? Nie dostaliśmy żadnych pieniędzy od pani <głos> <głos> Jakby co. To by było dziwne, swoją drogą, gdybyśmy byli podpłaceni przez Joannę Balaklejewską. Dzisiejszy <grym> podcastek to... sponsorowany tak, 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 przez tak. Joanna Naturalny. <grym Partnerem <grym odcinka jest. No tak, tak, no poczyniliśmy jakieś takie małe y, śledztwo, może nie tak wnikliwe jak w przypadku Mirosława Naturalnego i Handlu Ludźmi, ale jednak. No i czegoś tam o niektórych postaciach dowiedzieliśmy, to znaczy sporo rzeczy trzeba było potwierdzać. Niektórzy pisali o tym, że Klaudia z Raduszca Starego m, mieszka teraz we Włoszech. Otóż nie, Klaudia Claudia mieszka we włoskojęzycznej części Szwajcarii, tak przynajmniej wynika z naszych poszukiwań i zdaje się, że prowadzi kawiarnię, która nazywa się Kafe Tulipani. Także pięknie żyje tam sobie, wychowuje dzieci. Nieco się zmieniła y, też ze względu na jakieś tam decyzje poczynione po drodze, ale można się zorientować, że to ona wrzuca też stare zdjęcia również z tych sesji, które obserwujemy w balladzie. Więc y, sporo tutaj tak naprawdę wiemy, niewiele wiemy o Ilonie szkołudzie, która gdzieś po prostu, nie wiem, zniknęła z radaru, bo w 2012 się pojawiła w Super Expressie, w jakimś absurdalnym materiale. Tam elektryczna poduszka oszpeciła mi pupę. A to na... prawda! Są zdjęcia, widziałem bo, a, zdjęcia. T, widzimy tam zdjęcie, nie, nie kłamała absolutnie, natomiast to, to jest tyle. Ona też się pojawiała w jakichś tam reklamach 0700, pojawiała się też w jakichś reklamach bielizny erotycznej, ale gdzieś ślad w 2013 po niej zaginął, ale to jeszcze nie uprzedzajmy tutaj wypadków, bo do tego jeszcze dojdziemy. No, różnie się toczyły te losy. Daria, o której wspominaliśmy też dzisiaj parokrotnie, no poszła krótko tak naprawdę po emisji ballady, poszła w branżę porno i przyjęła pseudonim Angelika Wild. Dzisiaj ma 41 lat około. Nie wiem, czy jest aktywna, jeżeli chodzi o tę działalność, ale wiadomo, że jakoś w okolicach 2004-2005 wyjechała z kraju i zajęła się właśnie taką aktywnością, więc no różnie się te losy plotły, jak, jak słychać. Dagmara z kolei, czyli, czyli córka Jadzi, która próbowała rozkręcić własny interes, to była właśnie ta pani, która um, zachorowała na raka w trakcie um, kręcenia serii. Obecnie mieszka w tej, w tej Italii i, i z mężem jest, i ona, tak. wychowuje, wychowuje dzieci. E, natomiast, no właśnie, pani Jadzia wykaraskała się, wyszła z tych problemów związanych z, z, z rakiem, i. Najpewniej wyszła, no, 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 no bo żyje do dziś i jakby jest aktywna w social mediach i tak dalej, więc tak, no, Mateusz, napisałeś wcześniej, że, że, że ciebie to bardzo ucieszyło tak, no mnie też. To tak, jest jest... Twycznie, że, że jestem jakiś kurwa idiotą kompletnym, bo to mnie naprawdę bardzo uradowało, no. kiedy na to Nie, No, ale się nie dziwię, tak, no, jak także. Wiesz, no. To znaczy, że morawcy złapali cię za serce i przekonali cię do tych postaci, o których opowiadali. Natomiast co, no wszyscy pewnie czekają na, na historię dalszą Czarka Mończyka. Czarek Mończyk nie żyje, proszę państwa. Czarek Mończyk zmarł lat temu 10 w czerwcu. To było kilka tygodni po tym, jak, jak, jak wystąpił w programie Agnieszki Szulim na językach. Tak? Czyli jeszcze, jeszcze media grzały te, te postać i założę się, że grzałyby do dzisiaj, gdyby, 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 gdyby właśnie no nie, nie jego śmierć. Z, zwłoki Czarka Mończyka znaleziono pod hotelowym prysznicem w Turcji. Być może pośrednią przyczyną tej śmierci były problemy z sercem. Czarek miał wstawiony rozrusznik i być może tam wydarzył się jakiś, jakiś atak serca, albo coś takiego, który no właśnie spowodował to, że że, że że Mończyk upadł. No i tak, no, Czarka Mończyka nie ma już z nami, śpi słodko aniołku. Tak, tak, takie rzeczy się wydarzyły w tureckim Marmaris i to jest dosyć dziwne, bo sporo mediów cytowało fakt, to znaczy powoływało się na fakt i mówiło o tym, że wedle danych faktu był tam ze swoją dziewczyną, która go znalazła, a w tym samym fakcie jest artykuł, w którym wypowiada się jego syn. O, o tym nie wspominaliśmy, bo to nie ma aż takiego znaczenia. Ale on miał już wtedy dwójkę dorosłych dzieci, i ten syn mówił, że ojciec pojechał sam i bardzo mu odradzałem ten wyjazd w ogóle, że nie, nie powinien, bo te problemy zdrowotne. Także oczywiście znowu quality. No ale tak, tak się właśnie wydarzyło. Jakoś krótko po śmierci Mończyka pojawił się też w super SuperEkspresie materiał, w którym Ilona, która mówiła o teczce na Mończyka. I wielokrotnie się wypowiadała na temat tego, jakie niecne praktyki stosuje. Ilona wypowiedziała się w tonie: To był wspaniały człowiek, on otworzył mnie na świat i tak dalej. Czyli jedna z najgłupszych rzeczy, jaką robią ludzie, czyli o zmarłych tylko dobrze albo wcale, ale my tak nie będziemy. Nie cieszymy się, że Czarek Mończyk zmarł, natomiast nasza ocena pozostaje dosyć, dosyć surowa. Co, co jest ciekawe, w ogóle część yy, portali pisała o tym, że miał w momencie śmierci 60 lat, a część, że miał 51. 10 lat wcześniej Ilona mówiła o tym, że ma 50-51 lat, więc zakładamy, że, że miał około 6 dych. I tak to y, ta historia się zakończyła. Y, ballada oczywiście, że nie jest zdigitalizowana i dostępna legalnie na VOD TVP. No po chuj, y, Serial oglądany swego czasu przez 8 milionów ludzi i serial, który po prostu ustępował Popularnością tylko nie wiem. Konkursom skoków narciarskich nie jest wart tego, żeby po prostu został dla potomnych, więc trzeba sobie radzić w inny sposób. Zachęcamy Was do jakichś takich powrotów, prawda? Nie mówimy, gdzie to można znaleźć, ale warto się temu przyjrzeć i jakoś to ocenić z dzisiejszej perspektywy, no bo no był to program problematyczny. Tak by to należało po prostu określić. Tak, no ja muszę powiedzieć, że pół roku szukałem człowieka, który miał nagrane wszystkie odcinki na Kastał VHS, dzięki czemu mogłem obejrzeć legalnie tak ten jest. serial. Mateusz, ty, o ile wiem, w czytelni. Ty się skontaktowałeś z Jerzym Morawskim i, i, i on po dwu, dwuletnich namowach stwierdził, że jednak da ci możliwość zapoznania się z tym materiałem. Dokładnie tak było. Ach, no i co? E, dziękujemy bardzo za, 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 za to, że wysłuchaliście na ten odcinek. Dziękujemy bardzo naszym e, patronom i patronkom, czy to na patronajcie, czy, czy też na e, w, w, w serwisie. Bajmie mnie Nie, buy coffee tu, przepraszam. Baj coffee tu. E, I. Co, no, dziękujemy za słuchanie. Podcastek jest za darmo i będzie za darmo. Jakby ktoś chciał nam się dołożyć, to, 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 to bardzo dziękujemy, ale nie pójdziemy za żadnego paywall'a, więc więc wracamy tu pewnie za tydzień, o ile nas nic nie rozłoży czy coś takiego. Nie? Tak jest, cholera wie z tą pogodą teraz, ale myślę, że tak będzie. Także dołączam się do tych podziękowań. Na koniec jeszcze takie wspomnienie Bolesława Chromrego. Taka historia, o której nie wspominaliśmy w kontekście ballady. A my się będziemy żegnać w takim razie. Do usłyszenia. Cześć. Yy, ona chyba właśnie był w ostatnim odcinku, że ta dziewczyna myła, była taka scena, że ona myła yy, przednią szybę samochodu osobowego, topless, i myła tymi piersiami. ją chyba nagrywał. I to był taki, no m, m, bardzo niekomfortowy moment. I wtedy weszła siostra tej dziewczyny i zaczęła ją opieprzać, że co ty robisz, jak ty wyglądasz, co ty robisz. A ona leżała na, tym, na, tej, na tej szybie z tymi piersiami. I miała taki, taki lekki uśmieszek, Mona taki uśmieszek, że jak ktoś, ktoś boi się, że coś nie spierdol, to mu się taki uśmieszek pojawi, pojawia. I razem z tym uśmieszkiem zawsze pojawiają się świeczki w oczach. I te świeczki w oczach to były taki. Świeczki w oczach to cała ta opowieść o Monczyku, według mnie. są właśnie świeczki w oczach. Pan Bończyk. Podcast przygotowali Martek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drosta.